Witamy słuchaczy Nocnego Marka w Nocnym Radio. Audycja cykliczna, komiczna, satyryczna i polityczna. Jak zawsze witają was Krawiec i... Claude. Co? Ładnie się pan przedstawił przed nam tutaj znowu. Tak, Claude Monet. Przepraszam. Claude Cho. Co to, jakiś Chińczyk? Claude Cho? No, dzisiaj jak zwykle przegląd różnych tematów politycznych, społecznych, religijnych też, może i apokaliptycznych. Widziałeś, Claude, czerwony półksiężyc? Czy tam księżyc? No właśnie nie widziałem, bo przegapiłem ten moment i był już... zielony. No, ten... Nie. Żółto-białe, tak? Jak zwykle. A wiesz, ja też patrzyłem o tej godzinie, o której miał być czerwony i był srebrny. Zwyczajny taki. Jeszcze go nie... Tylko już nie pełnia była, tak? Tylko taka właśnie troszkę... Pełnia! Jak w mordę strzelił, okrąglutki. Wielki, okrąglutki. Ale srebrny, normalny, tradycyjny księżyc. Bo to trzeba było czekać na zaćmienie, tak? Bo to chodziło chyba o... Dobrze mówię? No to ja patrzyłem co chwilę, no tam co pół godziny i cały czas był taki srebrny. No to ja nie wiem, o co chodzi. Ja też nie widziałem, ale można w internecie zobaczyć, że był. A może to nie wolno się patrzeć na krwawy księżyc, bo się na przykład potem dziecko urodzi włochate. No właśnie, to ja wiem, dlaczego nie dotrwałem, bo trzeba było dotrwać do 5-6 rano. No tak, ja się położyłem wcześniej. Ja czekałem do 4, słyszałem, że między 2 a 4 i tak patrzyłem co chwilę. No ale może to i dobrze, że nie patrzyłem, bo faktycznie może się potem dziecko urodzić zwilkołaczone jakieś. Ja to wierzę w takie rzeczy i w Pana Bucka, i w Wallacha, i we wszystko. I że nas z piachu ulepiło mzimu. Jeśli dobrze wyczaiłem, to będzie za, nie wiem, kilkanaście lat powtórzone. No niektórzy twierdzą, że za 30 lat, niektórzy, że za 18. Straszny chaos informacyjny i to pokazuje, jak nierzetelne są dzisiaj wszelkie gazety i portale, no bo skoro każda podaje inne informacje, no to większość z nich musi chyba kłamać, prawda? No bo prawda jest jedna. Tak, albo mówi połowiczną prawdę, bo chodzi o to, że czasami może być taki jakby nie super czerwony księżyc, tylko taki troszkę czerwony i wtedy też można, no one i wtedy częściej występuje to zjawisko takiego, no połowicznie jakby czerwonego i stąd się biorą chyba po prostu problemy, więc no nie wiem jak to uznać. Ja bym powiedział, że no półprawda to nie jest prawda, ale o, coś tu może być. A propos rzetelności dziennikarskiej, wkleiłeś mi fajnego newsika, który mnie bardzo rozbawił. Pewnie wiesz, o którego chodzi? No kilka było manipulacji. Ze Stokrotką w roli głównej? Nie, z Gazety Wrocławskiej, o... A, ten. O libacji na skwerku. Fantastyczne dziennikarstwo. Ale to prawdy nie powiedzieli? Przecież to była czysta prawda, którą napisali. Ale może przedstaw. Słuchajcie, no ja bym dał nagrodę za takie dziennikarstwo. Może nie całego Pulitzera, ale pół Pulitzera na przykład bym dał, albo ćwierć. Całego przeczytać, cały artykuł? Bo chyba nie był zbyt długi. Myślisz, że dam radę cały przeczytać? No dobra. Wrocław. Libacja na skwerku. Taki jest tytuł. I teraz przechodzimy do artykułu. Policjanci dostali dzisiaj zgłoszenie, że na skwerku w jednym z wrocławskich parków grupka mężczyzn pije alkohol. I to jest wstęp, a rozwinięcie, gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. I to jest koniec artykułu. A dalej oczywiście reklama. Trzeba reklamę, żeby ten wspaniały news przeczytać. Słuchajcie, no ale jaja, no pili alkohol, to w ogóle to jakie to wydarzenie, że pili na skwerku alkohol, ja to nie słyszałem. Co? O takich rzeczach. Żeby to we Wrocławiu alkohol pili, jeszcze na skwerku, ale dalej jakie jaja, gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, co się okazało? Ano okazało się, że nikogo tam nie ma.
ja po tym newsie... Ale urwał! Ja po tym newsie nie spałem, przyznam ci, bo tak mnie zaaferował. No niesamowite to... A ty już artykuł przeczytałeś cały, tak? Który dziennikarzyna no, wypocił. No tak, tak. Możemy zaczniemy tak Nocnego Marka prowadzić w takiej zwięzłej formie, formule. Dwu-trzyzdaniowej. Dziś, słuchajcie, w tym tygodniu bardzo dużo się wydarzyło i to, co się wydarzyło, to nam zaparło dech w piersiach. Dziękujemy. Do usłyszenia. Nie wiem, czy to jest żart był z tym newsem, czy to na serio jest, ale to chyba jest prawdziwa gazeta wrocławska. Nie wiem, to chyba nie było zmanipulowane po prostu. No, taki widzisz, no mówi się, że ludzie dzisiaj słabo trawią takie dłuższe różne formy pisarskie, dziennikarskie i że trzeba taką skondensowaną mocno właśnie formę dawać, żeby się ludzie nie znudzili, a reklamkę zawsze można dać, bo tu mamy jedną reklamkę, drugą reklamkę, trzecią reklamkę, czwartą, w nagłówku strony jeszcze coś tam wpierdzielone, nie, tak, jeszcze w nagłówku strony i po bokach mamy jeszcze reklamę, odkurzacze powklejane są, jakby ktoś miał szerszy pulpit, to jeszcze mu się, i jeszcze taki pasek rozwijany, właśnie myszką najechałem, mi się rozwinęła jeszcze jedna reklama, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 reklam mam na stronie i no bo musi się zwrócić garza dla dziennikarza, prawda? Fantastycznych no nie, czasów jest... dożyliśmy. Ja myślę, że jeszcze jeśli chodzi o to dziennikarstwo takie na prymitywne, które prawdę opisuje, no bo umówmy się, no to ten artykuł, no to był żenujący, w ogóle nieciekawy, nawet jeśli opisywał prawdę, no to można równie dobrze opisywać, że no dokarmiam gołębie i dzisiaj właśnie obserwuję, jak one sobie jedzą. Albo na przykład babcia szła po schodach i skręciła kostkę i koniec artykułu. Pogotowie się spóźniło, było po pół godziny. Coś takiego, no właśnie takie bzdurne. Ale jeszcze jest gorsze dziennikarstwo, takie goebbelsowskie troszkę, które no jest porażające, muszę powiedzieć. Nie wiem, czy oglądałeś wystąpienie pana posła Przemysława Wiplera z partii Korwin u niejakiej Moniki Stokrotki-Olejnik. Ostatnio chyba wspominałeś o tym w Teorii Chaosu, którą zresztą możecie sobie zobaczyć na naszym kanale. Jest nowa Teoria Chaosu, znaczy odcinek specjalny z wideo. Z wideo po raz pierwszy i w Nocnym Radiu. Akurat z wideo, tylko w Nocnym Radiu. No w każdym razie polecam do internetu zajrzeć, ona na tą Olejnikową, natomiast ona jest usuwana skrzętnie z internetu, no bo to jest taka wtopa, że TVN sama się cenzuruje, to znaczy cenzuruje się w sensie takim, że nie chce tej informacji jakby reklamować swojej stacji, TVN nie chce na cały internet i na całą Polskę, a nawet i świat, tylko chce jednak to wszystko zachować dla siebie. No i co pani Monika Stokrotka-Olejnik zrobiła w tym programie? Pan poseł wyciągnął, Przemysław Wipler wyciągnął zdjęcia uchodźców, imigrantów, jak oni mieszkają na Malcie. No i ogólnie właśnie, co grozi Polsce. I pani Olejnikowej się to nie spodobało i zaczęła, tak nieudolnie to robiła. Jakoś już chyba ma taką nadwagę, że ledwo się porusza. Pani Olejnik, dobra, no może trochę przesadzam, ale no wiadomo, że już nie jest tak sprawna jak kiedyś. No i jakoś nie potrafiła tych zdjęć panu posłowi wyrwać. No i wyglądało to przekomicznie po prostu się... Przekomicznie, ale w końcu po prostu nie wyrwała tych zdjęć, tylko już po prostu samoocenzurował się pan poseł. No i kamerzysta tak naprawdę nie pokazywał tych zdjęć, tylko miał polecenie, żeby po prostu z innej kamery pokazywać całe zajście. No, wyglądało to komicznie po prostu. Z Moniką Olejnik to jest taka też dziwna sprawa. Ostatnio się natknąłem na artykuł, w której na portalu pokazywano jej zdjęcia w krótkich shortach jakichś i podziwiano jej nogi, że takie wspaniałe nogi ma.
No wiesz, ja nie chcę tu być nieuprzejmy w stosunku do kobiety albo ani coś, no ale to nie były jakieś takie zbyt fantastyczne nogi, no biorąc też pod uwagę wiek oczywiście. A tam, wiesz, po prostu piano, nie? Że takie nóżki. No i tak to, dziwne. Może dziwne, się śmiali z tego. Nie, no właśnie nie, no gdyby się śmiali, no to by może było nawet jeszcze bardziej niegrzeczne i żałosne, ale tutaj no też, no bo... Po prostu wiesz, no jest to kobieta, która już ma swoje lata, te nogi no to już nie wyglądają jak u dwudziestki, ani nawet jak u trzydziestki, a tu nagle jakie nogi, nie? No nieważne, w każdym razie jakieś są takie dziwne rzeczy z tą Moniką. Dajcie znać, bo mieliśmy tu sygnał, że Klot jest w stosunku do mnie za cicho i powiedzcie, czy teraz jest, czy mamy wyrównaną głośność. Test. Skończył pan. No, w każdym razie ta sytuacja z panią Olejnik, no to jest śmieszne, tak, że gdzieś ona na portalach występuje i tak dalej w ramach, nie wiem, za modelkę robi zamiast za, czy celebrytkę zamiast za kunszt dziennikarski, tak? Można tą panią stokrotkę oceniać. No i jeżeli akurat dziennikarstwo w jej wykonaniu jest na niskim poziomie, to ocenia się to, czego się nie powinno oceniać, czyli po prostu, nie wiem, urodę, nie wiem, co ma w domu, jak mieszka, że lubi strasznie buty, że strasznie buty lubi sobie kupować, to też się często podkreśla, pokazuje się jej kolekcję butów, że ma fiołan na tym punkcie. No faktycznie taka celebrytka trochę. No a kunszt dziennikarski, no też przyznam, że nie przepadam za Olejnikową, strasznie jest jednostronna i tendencyjna jednak. No i po prostu przerywa cały czas ludziom, nie daje się wypowiedzieć po prostu, więc takie programy no, nie mają sensu. Jeżeli ktoś chce się wypowiedzieć, a nie może, no to bez sensu robić tego typu dziennikarstwo. No, to nie jest dziennikarstwo, to jest program, może można nazwać celebrycki jakiś, czy nie wiem jak to określić, coś jak Kuba Wojewódzki Show, czy tam Majewski Show, prawda, tego typu, jakiś taki bardziej rozrywkowy. No bo, ona, wiesz, ona ma takie przekonanie, że jestem gwiazdą, nie? A dobry dziennikarz właśnie powinien potrafić pozostawać w cieniu i dać się powiedzieć swojemu gościowi, bo od tego jest dziennikarz, żeby ewentualnie wyciągać jakieś informacje, a nie żeby nakierowywać rozmowę w jakimś konkretnym kierunku i jeszcze i gwiazdożyć przy tym jeszcze i się tam się szarpać. A jak jesteśmy przy Wiplerze, no to pewnie już wielu z was wie, dosyć głośny news, że Krzysztof Woźniak, jak to mówią teraz w mainstreamie, pseudonim artystyczny Ator. Witamy Krzysztofa, pseudonim artystyczny Ator. Jeden z bardziej popularnych wideoblogerów społecznych. Witamy pana. No, został zaproszony przez Wiplera właśnie do partii Korwin i no, już widać to po odcinkach nowych Atora, które są właśnie o wolnym dostępie do broni, o wartościach pewnych, o konserwatyzmie, no, o... A to chyba jedyny wideobloger z YouTube'a, który startuje. Czy coś pominąłem? Czy jeszcze ktoś startuje z tych znanych wideoblogerów? Chyba jedyny, ale no, od pewnego czasu różni i politycy, i filmowcy zaczynają coraz chętniej sięgać po youtuberów, to się tu zamyśliłem, bo na czata czasami patrzę, ponieważ na przykład słynny Energik pojawi się w filmie Pitbull, taką mam informację. O, no proszę. No, a jeśli chodzi o blogerów, czyli tych bez wideo, to także kandyduje do Sejmu pan Wagla, Waglowski chyba się nazywa, pan Waglowski, prawnik, który prowadzi blog prawniczy, znany bardzo, znaczy prawniczo-internetowy, tak bym to powiedział, społecznościowy po prostu, znany blog, i on kandyduje do Senatu jako niezależny, znaczy przyszły senator, czyli kandydat do Senatu, niezależny. Więc chyba dwóch takich, którzy są po jasnej stronie mocy, kandyduje. Którzy są za wolnym internetem, bo to chcą oczywiście tutaj już nam Unia Europejska, ONZ ograniczyć, że trzeba walczyć z wolnym internetem, bo to największe zło.
Tak, no teraz znowu jakieś są postulaty, żeby partii lewicowych, żeby zwiększyć płacę minimalną, żeby dać nowe zasiłki. No, 37 godzin w tygodniu czas pracy maksymalny. Tak, bo człowiek nie ma prawa, żeby sobie pracować tam, gdzie chce, za ile chce i kiedy chce, tylko państwo wszystko za niego ustali! Sieg Heil! Nie, to bardziej właśnie nie brunatny, tylko czerwony terror. No też nie jesteśmy chyba tutaj obaj fanami ani czerwonego, ani czarnego, ani brunatnego, ani nawet zielonego, ani tęczowego terroru, bo w sumie ludzie, no to jest to powiedział noblista chyba, że każda grupa społeczna, czy to katolicy, czy geje, czy lewacy, czy prawacy, jak zyskuje zbyt dużą władzę, to zaczyna rozstawiać wszystkich po kątach, prawda? Czy związkowcy, każda, nie ma takiej grupy czy zawodowej, czy społecznej, która by nie wykorzystywała swojej władzy. Czy ty znasz może taką grupę, która zdobywa władzę, a potem liczy się z innymi, bierze pod uwagę zdanie innych i idzie na kompromisy? Ty znasz może, spotkałeś się z takim dziwnym zjawiskiem? No, jeśli chodzi o władzę, to nie. No, władza zawsze korumpuje, a szczególnie ludzi nieprzygotowanych, więc im bardziej ludzie nieprzygotowani do tej władzy, tym bardziej skorumpowani, bardziej niebezpieczni. No i to, no to po prostu, no tak jak komuniści rządzili, chyba to był największy terror, chociaż mieli na sztandarach, w swoich ustach braterstwo, mieli wolność, prawda, i dobro drugiego człowieka, no a co z tego wyszło? Setki milionów zabitych ludzi. Umęczonych w różnych krajach. No, naziści też na początku byli dosyć spokojni, spotykali się w knajpce i tam sobie... No tak, ale chyba oni jednak mówili bezpośrednio już, że tam no, Żydzi powinni znać swoje miejsce, a asfalt wiadomo gdzie jest. No i myślę, że takie same zachowania możemy zobaczyć też u islamistów. Teraz głośny temat. Ewa Kopacz powiedziała, Europa musi się uporać z nacjonalizmem, szowinizmem, fundamentalizmem religijnym i liberalnym populizmem. I w związku z tym chcę tu zapraszać właśnie uchodźców do naszej demokracji, chcę zapraszać i islamistów. No to super, nie, no, super. Ta kobieta to w ogóle odleciała w kosmos jakiś, ja nie wiem, no, jak będzie wyprawa na Marsa, to z chęcią bym dołożył się na jej bilet. Mars One, o taka, nie wiem czy pamiętasz, Krawcze, Mars One, taką inicjatywę. Nie. Zdobywanie Marsa w jedną stronę, to znaczy wysyła się chętnych, planuje się wysłać chętnych, ale w jedną stronę, bo to jest tanie. Właśnie cały problem jest taki, że dzisiaj moglibyśmy na Marsa w jedną stronę ludzi wysłać. Problem jest powrót, więc właśnie, a zgłosiło się... Nie wiem, czy sobie wyobrażasz, zgłosiły się setki tysięcy ludzi. Tak. Czy to coś niesamowitego było? Setki tysięcy pamiętam. Ludzi, którzy wiedzieli, że w jedną stronę lecą. No i można by kopacz dokoptować po prostu za niezłą sumkę. Żeby się tam kopnęła na Marsa. Fajnie, byśmy mogli się jakąś zrzutę faktycznie zrobić. Teraz sobie przypominam, że... Równość braterstwu by wprowadzała na Marsie. Marsjanom. Tak, wszystkim porówno tam porozdawałaby. Ale no, teraz sobie przypominam tą akcję i pamiętam, że zgłosił się z Polski ktoś i tłumaczył, dlaczego chciałby. Mówił, no bo jestem wielkim fanem science fiction. Tak jakoś nieśmiało, nie potrafił być zbyt przekonywujący. Przypuszczam, że nie dostanie bileciku. A ty poleciałbyś na Marsa w jedną stronę? Nie, jakoś nie jestem zdobywcą, nie jestem człowiekiem, który, nie wiem, gdzieś pakuje się, nie wiem, płynie łódeczką przez ocean, prawda, czy gdzieś, nie wiem, przechodzi bieguny w fufajce, albo na Syberię jedzie i też próbuje przejść tą Syberię samemu, no i tak dalej, i tak dalej, także raczej jakoś nie bardzo. Słuchacze piszą na czacie, że Facebook padł. W ogóle dziwne, jak jakieś rzeczy się ostatnio dzieją. Jakiś wirus straszliwy opanował komputery już na kontynencie, na połowie kontynentu. Widziałem takie mapy, gdzie na czerwono było pozaznaczane.
Komputery nam się coraz dziwniej zachowują. Jak mówiłem ci dzisiaj, no sam już nie wiem, czy to jeszcze jest mój komputer, czy czyjś, prawda? Na przykład, wiesz, wygaszam sobie go, usypiam po prostu, żeby se poszedł spać. Nie zamykam, tylko usypiam. On się, wiesz, wyłącza, jest wszystko powyłączane. Idę sobie do wyrka i za 10 minut on się włącza sam. Jak się włączy, to zaczyna mi się coś instalować i ja nie wiem co, wiesz, jakieś aktualizacje, coś, nikt się mnie nie pyta o nic, czy ja chcę, czy nie chcę, ale i zaczyna tak mielić dysk, że ja nic nie mogę uruchomić przez 10 minut. Może to ten wirus. Też jak oprogramowanie się... Watykańczyk, tak. No teraz jest właśnie jakiś inny, który ponoć szyfruje dane na całym twardym dysku i żąda okupu. To taki muzułmański może wirus. Może ta fala jest związana, bo zauważ, że no wiele osób zauważa, że ta fala uchodźców, ona ruszyła tak nagle. No wcześniej byli oczywiście, ale teraz mamy jakąś taką zmasowaną falę nagłą uchodźców. Ten wirus może... No, jak ktoś nie żyje w filmie Walta Disneya i się zainteresuje trochę bardziej islamem, to dojdzie do ciekawych informacji. Na przykład w Koranie jest kilka rodzajów dżihadu opisanych, czyli tej wojny przeciwko niewiernym. Jaką ta wojna może mieć formę? No i jest na przykład dżihad słowa, dżihad języka i gardła, bo oni tak wszystko obrazowo muszą sobie zawsze... Bo języka i gardła, wiesz, stopy, tam dupy. No i to mamy języka i gardła, czyli mową swą sław Allaha, nie? Co zrobić, jak ten dżihad języka i gardła nie zadziała? No to wtedy mamy dżihad miecza. Prawda? Czyli jak ktoś myśli inaczej niż my i nie uznaje naszych racji, to mu mieczem przez łeb, prawda? I odrąbujemy głowę takiego delikwenta nieposłusznego. Mamy też dżihad ręki, czyli dżihad czynu, który sprowadza się na przykład do tego, że inwestujemy dużo kasy w nowe meczety, w budowanie nowych meczetów w krajach demokratycznych, że stosujemy prawo, które też jest w Koranie zapisane, czy w tych hadisach, no bo ale to wiesz, oni to wszystko traktują na równi mniej więcej, że podatki są wyższe dla chrześcijan na przykład, a niższe dla muzułmanów. Takich przypadków w ogóle dyskryminacji dla chrześcijan jest tam masa po prostu. Na przykład chrześcijanie nie mają prawa prowadzić interesów związanych z tym, z tamtym, z owamtym, z ubojem świń, nie mogą głosić swojej wiary na ulicach, za to wszystko jest oczywiście śmierć. Jakie jeszcze są ciekawostki? No takie, że na przykład jak wygląda szariat, jak wygląda prawo szariatu, bo być może nie każdy wie, że u muzułmanów nie ma czegoś takiego jak prawo cywilne i prawo religijne, tylko to jest po prostu jedno. U muzułmanina wszystkie dziedziny życia są regulowane przez religię. I tak wygląda tam sprawiedliwość, że na przykład odrąbuje się na środku ulicy głowę kobiecie, no za cudzołóstwo czy za zbezczeszczenie Koranu, odrąbuje się jej na środku ulicy głowę maczetą albo tam jakąś szablą i na tą okazję się zatrzymuje na chwilę ruch. Wyobraź sobie, że policjant stoi i tam, o, stoimy, ciach, łup, wiesz, to łeb odpada. I jedziemy, proszę bardzo, już wolne. No i muzułmanie się w ogóle nie kryją z tym, że nie szanują naszych żadnych praw, że chcą siłą wprowadzać swoje, a tutaj, wiesz, się mówi o jakichś mitycznych, dobrych islamistach, muzułmanach, że to nie wszyscy są źli, no tylko, że jakoś ci dobrzy się nie odżegnują od tych złych. Witamy słuchacza. Halo, halo? Kamil Żaba. Ja mam tu takie przypuszczenia, co to może być za słuchacz. Smutna żaba. Halo, halo? Okrutnik. Smutna żaba. Czy mówi to panu coś, panie Paździoch? Smutna żaba? Mi nie. No to może ci po audycji powiem. Ale się rozłączył niestety słuchacz. Słyszysz mnie? No właśnie nie.
nie słyszymy. A ja mam tutaj jeszcze informację, bo to ciekawa ostatnio sprawa była, związana też z religią mocno. No, można powiedzieć, Goebbelsa PRL-u, czyli pana Jerzego Urbana, Urbacha, pseudonim Urbach, przepraszam. I ten pan Urban był oskarżony, czy jest właściwie oskarżony cały czas o obrażanie religii katolickiej, no i po prostu być może będzie skazany. Trudno powiedzieć, czy będzie, czy nie, bo całe wszystko jest w toku, ale oskarżyciel, prokurator w sądzie zapytał się Urbana, tak, czy pan obraża również inne religie, czy tylko katolicką? Na co Urban odpowiedział: wielokrotnie zdarzało mi się naśmiewać z głupoty rabinów żydowskich. Z przedstawicieli religii muzułmańskiej się nie naśmiewam, bo oni za to zabijają. Gdyby katolicy zabijali, to bym się z nich też nie naśmiewał, ponieważ jestem tchórzem. Proszę, jaki szczery. No, więc boi się islamistów jednak pan Urbach. Żydów i chrześcijan się nie boi. No to jest łobuz jeden, że proszę, nie nabija się z muzułmanów. Także, a jeszcze jedno pytanie tylko tutaj, jeszcze kilka takich śmiesznych padło, jak po prostu można powiedzieć, że to jest chyba pierwszy troll III Rzeczpospolitej Polskiej, to jest chyba pierwszy troll, taki nie internetowy, a można powiedzieć w realu, troll realny, właśnie pan jakie, Urban. Jakie fajne słowo, troll realny, to można sobie język wykorzystywać, troll realny. Troll realny. No i zapytali się go, znowu ten sam prokurator pytał się Urbana, czy pan był już karany za obrazę uczuć religijnych? Na co Urban odpowiedział: nie, nigdy. Byłem karany za obrazę głowy obcego państwa. Na co prokurator się pyta, żeby doprecyzował pan Urban, kto był tą głową? Na co Urban odpowiedział: był to Jan Paweł II, władca Watykanu. A ktoś tu, słuchacz 77 Deus napisał: nienawidzę tego pajaca Krawca. Obraża Boga. Allah, 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 Allah. No, ale to jest śmieszne, że walczy o wolność wypowiedzi Goebbels stanu wojennego, czy Goebbels w ogóle PRL-u walczy o wolność, większą wolność wypowiedzi, no to trochę tak, jest trochę chichot historii taki, jak można by powiedzieć. A muzułmanów to ja mogę poobrażać i ich Nasrallaha, Allaha, Allah w pantoflach. No, też mogę go poobrażać, bo to na dobrą sprawę jest zdaniem, no przynajmniej wielu osób, ten sam Bóg, co chrześcijański, tylko przedstawiony trochę inaczej. Zresztą w Koranie też pojawia się Jezus Chrystus i Maryja, Matka Jego, tyle że ona zostaje tam zapłodniona przez samego Allaha, ta Matka Boska. Jest opisane, że Jezus był, że robił cuda. Co ciekawe, Mahomet nie robił żadnych cudów i czemu tak czczą tego Mahometa, a Jezusa to tak w drugim rzędzie ustawiają jako tam, no co prawda, proroka Allaha, ale no to jest to tylko jakiś tam tak drugorzędny prorok i czemu tak nienawidzą chrześcijan, skoro tyle łączy. No religie, księgi są zbliżone do siebie, zarówno i judaizm, i chrześcijaństwo, i islam. W zasadzie to jest ten sam Bóg, taki Bóg odludek, który nie lubi innych bogów, krwawy, taki mściwy, szajbnięty, taki pierdolnięty lekko. Dzieciobójca taki, który się tam no, w ogóle nie szczypie, jest tylko właśnie jeden i tylko jeden, Mein Führer. I pytanie, czemu tak ci muzułmanie nie lubią tego chrześcijaństwa, skoro tyle łączy? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Lubię chyba wszystkiego praktycznie. No, a nie powiedzieliśmy, że możecie dzwonić do nas, że jest nasze tutaj skajpowe konto Nocne Radio lub telefon 22 427 85 25. I jest chyba z nami Kamil. Połączył się, ale mimo że nawet nie odbierałem. Cud, witamy. Jak, problemy z połączeniem, jak, mikrofonem, tak? Jak mówię, już nie wiem, czy to jest mój komputer, czy czyjś, bo tu nie odbierałem, a słuchacz jest z nami.
Ciekawe, ciekawe. Mimo, że wcześniej nie dołączał do konferencji. Halo, halo? Remind, jesteś... Słyszysz mnie? Jesteś z nami? Słyszysz mnie? Jacyś tacy nieśmiali słuchacze sami dzisiaj dzwonią. Słyszysz mnie? No, nie słyszymy się. Przypominam, że trzeba podłączyć mikrofon. Jest to bardzo przydatna rzecz przy rozmawianiu przez Skype'a. Same słuchawki nie wystarczą. Halo, halo? No niestety. Wiesz, że podobno wirusy jakieś przez Skype'a się roznoszą też. Ja w ogóle sobie ostatnio przypominałem swój stary komputer Amiga. Ty pamiętasz taki wynalazek? Pamiętam, ale nie pamiętam wirusów na te komputery. O, tutaj napisał słuchacz, że ma problemy z mikrofonem faktycznie. No trzeba kupić, nie obędzie się bez... nie oszczędzać, nie za 3 złote, tylko za 7. W ogóle trzeba jakiś mieć, bo to samymi słuchawkami to właśnie się nie da, się okazuje. Ale to dziwne, przecież mikrofony dzisiaj są tak banalnie tanie. No nawet chyba w Polsce 10 zł to nie jest jakaś duża kwota. No i właśnie, ja sobie przypominałem ten komputer Amiga, w którym się wszystko, wiesz, uruchamiało szybciej, zawsze, prawie że zawsze działało. Ten komputer, on miał już wiele, wiele lat, pozostawał cały czas cichy, nic się tam nie grzało. A tutaj, wiesz, kupuję sobie nowy zasilacz, bo komputer mi zaczyna piszczeć, warczeć i po 2 miesiącach mam to samo. Jakieś aktualizacje, coś się instaluje bez mojej wiedzy, tego wszystkiego nie było w tej Amidze 500, no, która notabene była naprawdę świetnym komputerem, jak na swoje czasy i takim komputerem rewolucyjnym, można powiedzieć. Mimo, że zamknięta w takiej dużej plastikowej obudowie, no to też było ciekawe, że miało się wszystko w jednym, nie? Nie trzeba było tam nic dopinać. Ale w tamtych starych komputerach był jeden wielki plus, że jak odpaliłeś, to od razu wszystko się w sekundę ładowało, prawda? To jakby z pamięci. System, czy jakieś właśnie, jak chciałeś, gry ładować. Znaczy gry, no to trzeba było czekać chwilę, ale przede wszystkim, że komputer odpalał się w sekundę. No to tak właśnie nie do końca też jest, ponieważ ta Amiga, ona miała taki odpowiednik jakby BIOS-u w PC-cie, czyli takie podstawowe bebechy systemowe, ale jak chciałeś sobie uruchomić coś na kształt Windowsa, co nazywało się Workbench, to musiałeś chwilę sobie tam poczekać, aż się to uruchomi. No ale uruchamiało się to szybciej niż... Tak, ale mogłeś to sobie zakupić w cartridge'u, że faktycznie na dyskietkach to dłużej było, ale mogłeś to mieć w cartridge'u, z tego co pamiętam. No, Workbench'a nie było w cartridge'u, no ale wiesz, całe te bebechy, które są potrzebne do uruchomienia jakiegoś oprogramowania, to miałeś już w tym właśnie BIOS-ie, tak jakby, czyli już po starcie, nie? A na PC-cie nie wsadzisz sobie USB i nie uruchomisz z niego gry. Musisz pierw uruchomić system operacyjny, który pod tą grę działa, nie? No, za czasów DOS-a było troszeczkę inaczej, no ale teraz już, no niestety jest trochę inaczej. W ogóle to był fantastyczny komputer, bo z nim się wiązała też taka bardzo prężna społeczność i taka miłość była do tej Amigi. No, ludzie po prostu traktowali tą swoją Amigę jak przyjaciółkę. No zresztą Amiga to znaczy właśnie przyjaciółka. Bodajże po hiszpańsku chyba. No i to był fantastyczny komputer, o którym chciałbym kiedyś zrobić audycję też, powspominać trochę. No i brakuje mi tej takiej niezawodności. Dzisiaj w ogóle strasznie się wszystko psuje. Oczywiście są wśród nas tacy, którzy nie tyle nie wierzą w planet obsolescence, czyli to planowane postarzanie produktów, o którym ty często wspominałeś w swojej audycji. Tylko uważają, że to jest naturalny, kapitalistyczny zabieg, że po prostu masz do wyboru te rzeczy takie tanie, że kupujesz sobie ten komputer za grosze i telewizor za grosze i one mają się psuć, bo są tak po prostu skalkulowane. Nie wiem, jak ty się odnosisz? Mi się to tak troszeczkę nie podoba, myślę, że tutaj chodzi przede wszystkim o kasę. To nie jest tak, że specjalnie robią to, aby uprzykrzać nam życie, tylko po to, żeby więcej pieniędzy od nas wyciągnąć. Na tym to polega. Ale ja się tutaj nie zgodzę do końca z tym, ponieważ są takie przypadki, gdzie ewidentnie mamy na przykład mamy do komputera
Apple'a, to kiedyś o tym opowiadał Muppet, do komputera Apple'a swego czasu wstawiali taki specjalny opornik, oczywiście wiesz, marki Apple, który tylko Apple może wam zmienić, wstawić nowy, i ten opornik był tak przewidziany, żeby się po określonej liczbie lat po prostu psuł, nie? No tak. Więc wiesz, no mogli bardzo niewielkim kosztem, no nie wiem, za $2 więcej, no w przypadku sprzętu za taką kasę, no to prawda, za $2 więcej dać opornik, który się zepsuje nie po 5 latach, tylko po 10, być może nawet nie wpłynęłoby to na cenę, albo drukarki, które są tak zaprogramowane, po prostu mają taki chip, który sprawia, że masz jeszcze trochę tuszu, ale już cię informuje, że się nie da drukować, bo tuszu nie ma, prawda? Więc można by tego chipa się da przeprogramować, żeby ci rozpoznawał dobrze, że tuszu jeszcze trochę jest i drukował ci dalej. Niektórzy sobie robią takie coś, więc moim zdaniem to różnica jest, czy mamy do czynienia z komponentami, które są przewidziane na określoną cenę i faktycznie się zepsują. No pytanie, czy da się tak przewidzieć, że ci się klapka ma zepsuć po dwóch latach? Mi się wydaje, że widełki powinny tu jakieś być, no bo to nie jest tak, że wiesz, równo po dwóch latach, jak kończy ci się gwarancja, to ci się psuje sprzęt. Powinno to raczej inaczej trochę działać, prawda? Że od 2 do 4 albo od 3 do 5, bardziej no takie widełki, a tu mamy jakby wszystko specjalnie zaprojektowane tak, żeby się zepsuło dopiero jak, no wiesz, właśnie wtedy, jak skończy ci się ta gwarancja. No i jutro być może porozmawiamy sobie z gościem, który właśnie ma takie poglądy, jakie tu przytoczyłem, mianowicie z Marcinem Hugo Kosińskim z Kontestacji. Jutro nowa, supernowa audycja. Supernowa. Już powiedziałem, że supernowa jest. A jak się nazywa? jak się audycja nazywa? No, ta supernowa audycja, to jak ona się nazywa? Zapomniałem. Supernowa. No, już mówiłem, że jest supernowa, że nowa, ale jak się nazywa? Nie no, oczywiście śmiejemy się, ale to jest audycja, która się nazywa Supernowa właśnie. I jutro pierwszy, a właściwie to zerowy gość, można powiedzieć, zerowy. Nie wiem, czy się Hugo nie obrazi za to, że nazywamy go zerowym gościem. Bynajmniej nie jest to gość, nie jest to zero, jest to bardzo dobry dziennikarz. I pogadamy może z nim właśnie też o Planet Obsolescence. Bardzo mnie ciekawi właśnie zdanie Hugo na ten temat. Tak, pierwszy zerowy gość, tak można powiedzieć. Znaczy zerowy w sensie, że taki rozgrzewkowy odcinek będzie. Tak, i mamy zamiar strollować gościa jak się tylko da, wyprowadzać go z równowagi. No i zobaczymy, jak nam się uda, czy się nie obrazi, na przykład nie tupnie i nie przerwie z nami wywiadu. Ale myślę, że nie, bo Hugo jest dosyć twardy i to on raczej właśnie czasami swoich gości męczy. A my jesteśmy stokrotkami polskiego dziennikarstwa. Będziemy mu przerywać, jak zacznie coś mówić na temat mądrze, to przerywamy. I na pewno każdego wkurzysz, nie? Jak będziesz tak przerywał co kilka chwil. No, zapytam go o Planet Obsolescence i jak powie coś do rzeczy, to przerwę i zmienię temat na jakiś inny, na przykład na emigrantów od razu. A to tak porozmawiamy o emigracji teraz może, tak? To już powiedziałeś, co chciałeś, już tutaj tak i przechodzimy do innego tematu teraz, no i jeszcze odciąć go na przykład w czasie wypowiedzi, to ciach, ściszyć, co chcę mówić i wtedy już mamy pełną kontrolę wywiadu. Albo możemy tak ziewać, jak będzie coś opowiadał, to my będziemy... Jeszcze była jedna ciekawa sprawa z panią Miriam Shaded. Kojarzysz tą panią? To jest pani, która wyrażała niepopularne opinie o emigrantach, tak? Między innymi, sama jest pół Syryjką, jest sama. Pół Polką, pół Syryjką chyba, z tego co wiem. I ona właśnie ściąga ludzi, założyła taką fundację Estera, ściąga ludzi tam z Syrii, ale tylko chrześcijan, nie ściąga muzułmanów. Bo po pierwsze mniejsze zagrożenie, mniej zagrożeni są muzułmanie w Syrii, a po drugie też nie wiadomo, kogo można ściągnąć, jak ściągasz muzułmanów, czy przypadkiem nie terrorystę. Znaczy tak ona uważa.
No i robi to wszystko prywatnie, za prywatne pieniądze, nie, nikogo nie obciąża tym samym, co jest też bardzo chwalebne. No i poszła do, można powiedzieć, Babilonu. Faktycznie do Babilonu poszła, faktycznego i w nazwie, taki program, który się nazywa Babilon, w którym są gośćmi same kobiety i jest taki srul, który jest dziennikarzem, ale na serio takim srulem jest w tym Babilonie. I oczywiście mieli za zadanie, czy miał ten pan za zadanie, on się nazywa Piotr Marciniak, wyjątkowa podła persona, także jak lubicie tego dziennikarza, to nie słuchajcie Nocnego Radia, bo możecie, pikawa może wam nie wytrzymać. No i zaproszona tam do tego programu była, żeby rozmawiać o imigrantach, uchodźcach. I niestety nawet nie porozmawiała przez 5 minut o tych uchodźcach w tym programie, bo to była pułapka na nią zastawiona, żeby po prostu zniszczyć jej wizerunek i wizerunek partii Korwin, z której listy ona startuje. Pani Miriam Szadet. I pierwsze pytanie, które padło w tym programie, było pytaniem w ogóle o to, co pani sądzi właśnie o Korwinie Mikke i dlaczego właśnie startuje pani z tej listy. I zaczęli puszczać wypowiedzi Korwina, takie wyrwane z kontekstu trochę, różne. No i tam właśnie, że tam Hitler, kobiety, prawda, do garów i tak dalej, niepełnosprawnie do gazu, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co od razu zbili z tropu z panią Miriam Szadet. A później powiedzieli o tym, że porównali ją do Thatcherowej, że pani jest jak Thatcher. Może nam pani powiedzieć coś o Margaret Thatcher? No i niestety panią Miriam Szadet załatwili, bo nie doczytała o pani Margaret Thatcher. Nie przygotowała się na lekcję. Nie przygotowała się na ten temat, tak. Na lekcję w szkole się nie przygotowała i pani ją zagięła. Także no niestety to też wina jest partii Korwin, że nie przeszkolili pani Miriam Szadet do tego, jak dziennikarze postępują, czy w ogóle media, w CTV szczególnie. No trzeba być przygotowanym na tego typu uderzanie. I jeszcze co jej świetnie zrobili, co zaraz może zaprezentuję. Mogę zaprezentować na chwilę? Śmiało. Czy nie? Zrobili jej coś takiego, co za chwilkę usłyszycie. Uwaga, teraz chyba słyszycie nieźle to. Są echa jakieś takie fajne, prawda? Czy są, czy nie ma? Nic czy nie się wydaje? Nic nie słychać. Nic nie słychać. To musisz coś mówić, krawiec. Mów coś, to będzie, będą echa fajne. Szła Maryna obok młyna, zaswędziała. Tak, są echa? Zaswędziała ją. O, jest echo, faktycznie. Ja się gubię, to ja tam mówię. Halo? Halo? Panie Krawcze, proszę odpowiadać ale na pytanie. Zadaliśmy pytanie. Co pan myśli o jutrzejszym wywiadzie? Ale a dlaczego jest takie, że ja tam siebie samego... Już mogę? Proszę już mogę? Odpowiedzieć. Nie, wszystko jest dobrze. Tutaj wszystko jest pod kontrolą. Jest wszystko okej. Tak, ale to... odpowiadam, uwaga. Otóż moja wiedza w tym zakresie jest niewystarczająca do odpowiedzi. Także mogliście być świadkiem tego, jak to jest, jeżeli się słyszy własny głos. To znaczy puścili właśnie pani Miriam Szadet, tak zwane sprzężenie zwrotne jej puścili. I po prostu wybili ją kompletnie z procesu myślenia. No bo jeżeli pokazuje się na przykład kogoś z opóźnionym dźwiękiem lub zapętla się ten dźwięk, to po prostu nie jesteście w stanie prowadzić czy audycji, czy nie jesteście po prostu w stanie normalnie odpowiadać. To każdego po prostu rozwala. No i stacja w CTV, czyli TVN24, cała prawda, całą dobę. Tak załatwili panią Miriam Szadet, że no nie potrafiła odpowiadać dobrze na pytania też. Ozjasz Goldberg pisze na czacie, Korwin się sprzedał, bierze ciapatych do partii. Jakich ciapatych? To ta pani jest ciapata? Tak, ta pani ciapata jest? O.
No, może są i faktycznie gdzieś tam za górami, za lasami i dobrzy ciapaci, no nie możemy tak wszystkich do jednego worka. Ale mnie tu zainteresował jeden słuchacz z krzyżem w awatarze, krzyżowiec, który pisze, że przydałyby się krucjaty. No to może jedź, bracie, na krucjatę, bierz kałacha i jedź może, a co innych tak wzywasz, jako... jako zawsze wszyscy do innych. Wszyscy tak jak to się mówi pięknie, że chojrak w necie, pizda w świecie. To nie jest, nie mów tak na słuchacza, to jest święty słuchacz, to jest słuchacz pod znaku krzyża. Trzeba po prostu iść, no być jak jesteście w internecie, powinniście być na co dzień. No. Walczyć, jeżeli chcecie walczyć z muzułmanami, jedźcie tam. Miliony muzułmanów do pokonania, miliony, czy właściwie miliardy. Też ten sam słuchacz, to tak mi się właśnie skojarzyło, że to może być fan Andersa Breivika, no bo teraz właśnie pisze, że będzie jeszcze wielu takich ludzi jak Anders Breivik. Będzie, znowu Breivik. Tak do innych widzisz, może sam zostaniesz tutaj polskim Breivikiem, no. Świetny pomysł. Niewiele grozi, bo w Polsce co maksymalnie dożywocie możesz dostać. Wypuszczą cię i tak po 20 latach. A Andrzej Breivik wykonał bardziej terrorystyczny zamach niż jakiekolwiek po tam 2005 roku jakiekolwiek zamachy w Europie. Ktokolwiek przeprowadził. W sumie, no wiesz, no jest to, możemy tu krytykować, ale ja już się wyzbyłem trochę takiego czarno-białego widzenia świata i oceniania, czy coś jest jednoznacznie dobre i złe. Staram się patrzeć na sprawę z różnych punktów widzenia, no i być może będziemy potrzebowali faktycznie takich Breivików, jak nam tu muzułmanie wprowadzą szariat i skinów. A jak szariat, tak, no ale jak mogą nam wprowadzić szariat? Jeżeli sobie nie damy wprowadzić, no to jak? Jak oni mogą w ogóle wprowadzić? To, że w Europie Zachodniej po prostu są dzielnice jakieś przejęte przez nich, no to nie będą, niech będą zajęte te dzielnice. Trudno, jeżeli tam po prostu sobie wprowadzą na takie dzielnice szariat, no trudno, no to albo walczymy wtedy z tym jakoś, no ale jeżeli tam na przykład wszyscy mieszkańcy chcą tam mieć szariat, to niech sobie mają, no to wiesz. To nie można walczyć, prawda, nie wiem, o dzieci tych ludzi, żeby te dzieci w szariacie nie były wychowane. Jeżeli chcą, no to niech sobie tam wychowują te dzieci w szariacie. Wszyscy fanatycy mają zawsze ten sam sposób na zdobywanie władzy, czyli drobnymi kroczkami. Tak to się odbywa. Na początku to może być mała dzielnica, potem większa, potem już do Sejmu swoich i potem się domagamy już praw, bo jest nas tylu, że mamy prawo. To jest tak jak Hitler, wiesz, małymi kroczkami. Demokracja. Nie, małymi kroczkami się nie zdobywa, właśnie dużymi. No tak jak Hitler na przykład zrobił. Wcale nie małymi kroczkami, tylko z przytupem po prostu wszedł. Można z poparciem tak, no. Dużym. Ale metoda małych kroczków jest o wiele lepsza, bo efekty pozostają ci, wiesz, efekty pozostają bardziej stabilne i no po prostu używasz tego narzędzia, jakim jest demokracja i to właśnie dla nas ta demokracja i tolerancja może się okazać mieczem obusiecznym dla nas właśnie. A ty sobie zdajesz sprawę, że tak samo to na muzułmanów oddziałuje, że to nie jest tak, że muzułmanie oddziałują i to jest jakiś taki konglomerat, jakaś taka, można powiedzieć, masa, której nie jesteś w stanie zmienić, ci muzułmanie, tylko muzułmanie też się zmieniają. Też nie wszyscy chcą żyć w szariacie i też nie wszyscy chcą żyć tak, jak ich tam rodzice im każą, czy tam dziadkowie i tak dalej. Większość chce, bo jak przesiąkniesz tym, jak jesteś wychowany... Ale zaraz, ty znasz jakiś? Ja znam muzułmanów. Ja znam wielu muzułmanów. No, z różnych krajów. Z Bośni, Hercegowiny znam, z Afganistanu, z Pakistanu, z Maroka. Z wielu krajów poznałem różnych i mogę ci sporo opowiedzieć o tym, wiesz, no bo jeżeli nie znasz nikogo, no to trudno coś mówić w tym temacie. A to, no to też w drugą stronę mogę powiedzieć, że to, że ty znasz tam dwóch czy trzech, ty znasz kilkunastu muzułmanów, tak? Tak. To ja nie wiedziałem, że takie znajomości masz na świecie, Klot, wśród muzułmanów, nie, to ciekawe. W pracy ich poznawałem, nie w pracy, czy na przykład mieszkałem z muzułmanem,
Także to wiesz, no tu Irlandia to jest kraj, to jest tak zwane te multikulti, no w takim właśnie znaczeniu, że nikt niczego nie narzuca w Irlandii. Możesz po prostu robić co chcesz, wierzyć co chcesz, budować sobie jakieś tam kościoły i tak dalej, i tak dalej. I dopóki nie łamiesz prawa, prawda, wszystko jest okej. No i jakoś, nie wiem, tu się fajnie żyje, no nawet fajniej się żyje niż w Polsce, pomimo że w Polsce nie ma absolutnie żadnego multikulti, a tak zwanego, a w Irlandii jest. Jak mówiłem, każda grupa, jak jest po prostu mała i ma małe wpływy, to zachowuje się grzecznie i spokojnie, a im większą ma siłę, tym bardziej się pcha, żeby swoje prawa narzucać. I jestem pewien na 100%, że to się skończy tak, bo wiesz, Europa przeżywa cały czas kryzys demograficzny. Jak już ktoś ma jedno dziecko, to bohater jest, przynajmniej tu w Polsce. A taki muzułmanin bez względu na to, czy pieniądze ma, czy nie, to on potrafi mieć 6 żon. Każda z tych żon mu urodzi 4 dzieciaków i nagle się obudzimy w kraju, gdzie będzie, wiesz, ich większość po prostu. To może trwać 20 lat, to może trwać 50 lat. Ludzie chcą się cofać w rozwoju. Ja się nie zgadzam z tym. Właśnie to odwrotnie działa. To ludzie nie uwzględniają tego, że ogólnie ludzkość wybiera lepsze rzeczy niż gorsze. To znaczy na przykład, jeżeli masz jakąś technologię, powiedzmy, no nie wiem, na przykład koło masz jakieś tam kamienne, a później masz koło jakieś drewniane, które jest lepiej, po prostu amortyzuje i ogólnie jest szybciej można po prostu zrobić, jest lżejsze, jest doskonalsze. I wszyscy wybiorą to koło drewniane. Ale tu to nie działa, tak tu właśnie inaczej to działa. No właśnie tu działa, tak samo tu tutaj, działa inaczej. Mamy, dlaczego komunizm upadł? Czy dlatego upadł, że nie było zwolenników komunizmu? Czy może dlatego upadł, że był systemem niewydolnym, złym i ludzie to widzieli? To nie tak było, że ludzie po prostu nie chcieli komunizmu, czy coś, się nie dzielić z innymi i tak dalej. Bo założenia komunizmu, powiedzmy, są niby okej, tak? Że tam musimy się dzielić razem, musimy pomagać sobie nawzajem, prawda? Żeby nie było głodu, żeby każdy miał pracę i tak dalej, i tak dalej. Ale po prostu, jeżeli ten system będziesz próbował stworzyć, to zrobisz piekło na ziemi i ludzie to widzieli. No właśnie tu to trochę inaczej działa, bo jakaś tam... W PZPR-ze było ponad 10 milionów ludzi. 1/3 ludzi w Polsce należała, niemal 1/3 ludzi w Polsce należała do, znaczy dorosłych to nawet chyba ponad 1/3, należała do PZPR-u. Stworzyli komunistyczną partię Polski. Dobrze, to powiedz mi teraz, jak muzułmanie się zmienili na przestrzeni... Komuna upadła. Słuchasz mnie? To powiedz mi teraz, jak muzułmanie się zmienili na przestrzeni wieków, skoro nadal są jedną nogą w średniowieczu, mówić o muzułmanach, muzułmanie. W każdym kraju są inni muzułmanie i to próbuję ci powiedzieć. Jeżeli tego nie rozumiesz, no to nie mamy o czym mówić. To nie są tacy sami. To jakie znasz kraje muzułmańskie cywilizowane? Zupełnie niż w Pakistanie czy Afganistanie. I tak samo w samym Afganistanie masz różnych muzułmanów. Nie mogą, nie są aż tak różni, żeby to różnica jakaś wielka różni, była. Mimo, że leją się nawet między sobą, mimo, że różnice są w ich wierze drobne, to są to ci sami ludzie, dzicy, którym rzeczywistość kształtuje ich święta księga, w której masz jasno napisane, że możesz na przykład niewiernego okłamywać w celu przechrzczenia go na islam. Masz to jasno powiedziane. Możesz go okłamywać, możesz zgwałcić jego kobietę. Ale nie gadajmy teraz o religii. Ja się zgadzam z tobą. Ja nie jestem zwolennikiem tej religii. A są muzułmanie niereligijni? Generalnie tak można powiedzieć, ale że spotkałeś ta jakiegoś? Religia jest agresywna, tak samo jak chrześcijaństwo. Religia chrześcijańska nie tak samo, zupełnie nie tak samo. Są to dwie najbardziej agresywne religie świata, w historii świata. To jest nieporównywalne. Tam satanizm, czy jakieś tego typu, jakieś pokrewne z satanizmem. Ale bzdurki gadasz w tym momencie, bo zupełnie nieinwazyjny. Ile wymordowali niewiernych? A sataniści ile wymordowali, skoro już o nich wspominasz? Mnóstwo. Dzieci tam na przykład składają ofiary i tak dalej. Także jeżeli poczytasz historycznie, po prostu chrześcijanie się ucywilizowali. Tylko taka różnica jest, że po prostu poszli kilkaset lat do przodu. A muzułmanie nie. Muzułmanów. A muzułmanie nie, ale ten proces trwa.
Zauważ, że ci najbardziej radykalni muzułmanie to nawet nie są ci, którzy się urodzili w tych biednych krajach, tylko to są marksistowsko myślący muzułmanie, którzy się wychowali w Europie, którzy nabrali powiedzmy jakieś tam trochę tych europejskich wartości, które są chore, no bo też trzeba się zgodzić, że to co w Europie się dzieje, to też jest postawione kompletnie na głowie. Ten cały gender, tutaj prawda, te równości na siłę, tutaj promowanie bzdur, gospodarcza ruina Europy, czyli że nawet gwoździ nie możesz produkować, zakaz żarówek, przecież to banany proste mają być, a nie krzywe, no po prostu jakieś kompletne absurdy. I tak jest, że oni są najbardziej radykalni, ci ludzie, którzy tutaj w Europie w pierwszym lub drugim pokoleniu, to znaczy którzy tu się urodzili już w Europie. Natomiast ich z kolei dzieci, ich pokolenia są to już inne osoby. To już po prostu się bardziej, oni też widzą, że Europa jest chora. My też widzimy, że jest Europa chora i musi być zmieniona. Natomiast to jest tak, że się ucywilizowują ci ludzie. To nie jest tak, że oni cały czas będą, prawda, podrzynali gardła i bomby podkładali i tak dalej. To jest myślenie po prostu średniowieczne. Tak to nie będzie. A ty uprawiasz marksistowskie, że byt ukształtuje nagle tak ich świadomość, że jak się przez całe wieki nie zmienili ani trochę, to nagle się zmienią diametralnie, tak? Ale no, mimo, panie redaktorze, że pan tu przeskoczył z tematu na temat... Niemcy się zmienili w jedno pokolenie. To jednak zobacz, chciałbym powrócić... nazistów, takich, którzy wymordowali pół Europy, zmienili się w normalny naród, który normalnie... Wiesz, no nikt teraz nie będzie mówił nawet do rodziców tych młodych ludzi, 20-parolatków, czyli do 50-60-letnich Niemców, którzy już wojny nie pamiętają, urodzili się po wojnie. Nikt nie będzie już o nich mówił naziści, prawda? Są dopiero pierwszym pokoleniem po nazizmie. Po pierwsze, ja się ustosunkuję najpierw do tego, a potem wrócę jeszcze do jednej rzeczy. No, z nazistami było to, że to był nagły pewien taki zryw i taka fala, która ich owładnęła i też dostali bardzo srogą nauczkę, na której się mogli nauczyć. Z muzułmanami jest tak, że ich może dotyczyć tylko jakaś ewolucja mentalna, której oni się absolutnie nie poddają. Oni są odporni na świat, na wartości w ogóle świata zachodniego, nie respektują ich i gardzą nimi. Nie mówisz prawdy. No ja mówię ci, że znam takich, którzy są bardzo cywilizowani. A to jest promil. I są wierzący. Słuchaj, są islamistami. Nie dziwi mnie, oni nie udają. Niektórzy być może udają, ale duża część z nich nie udaje. To da się po pierwsze, jakaś część faktycznie może robić, wiesz, dobrą minę do złej gry, to raz, a po drugie wcale mnie nie dziwi fakt, że ty akurat znasz muzułmanów takich spokojniejszych i bardziej cywilizowanych, no bo trudno, znaczy, żebyś znał tych z ISIS, prawda? No trudno, żebyś znał tych z bractwa muzułmańskiego. Lubią się bić, mocno przypakowani, także nie. To nie to, że nie są agresywni, bo są agresywni, tylko nie są głupio agresywni. Są agresywni, że tam na imprezie komuś tam w mordę dać czy coś, nie, i tak dalej. No tak jak każdy, prawda, tutaj w Europie. Natomiast nie zabijaliby za religię. Jak poczują wiatr w żagle, to zaczną i zabijać za religię. A chciałbym się ustosunkować, bo... Jeśli na przykład ty będziesz chciał go zabić czy coś, no to ciebie zabije, ale w sensie takim, że nie będzie sam zabijał. Ale on ludzi, ma no to... w swojej świętej księdze napisane, że ma zabijać niewiernych. No jest w Koranie, przecież jest Koran. Chrześcijanie też mają, żeby palić w Starym Testamencie chociażby. Takie są rzeczy, żeby też palić po prostu niewiernych. Prawda, którzy się złorzeczą Bogu i tak dalej, czyli takiego Urbana to trzeba byłoby spalić. Tylko, że no dzisiaj chrześcijanie to są takie maciołki, takie właśnie ludzie, którzy no nie stosują już przemocy fizycznej, takie trochę zniewieściały lud chrześcijanie. No dzisiaj. Dokładnie, a jakby były sprzyjające warunki, to przypomnieliby sobie, co mówi ich Biblia. Zresztą nie jestem taki pewien, czy Biblia ma nakaz zabijania niewiernych, ma zakaz zabijania homoseksualistów czynnych, czyli jak przyłapiesz kogoś na akcie homoseksualnym, albo nakaz zabijania czarownic, to na pewno jest, ale w gruncie rzeczy ja bym nie zestawiał ze sobą chrześcijaństwa i islamu, bo jednak
to są różne mentalności zupełnie i wiesz, no po przyjściu Jezusa, no to się to mocno tam pozmieniało i chrześcijaństwo jest raczej religią pokoju i wybaczania, odpuszczania. Religia pokoju, chrześcijaństwo. To ja wiem, w wiesz, no możemy mówić tak dalej, o chrześcijanach tak, ale... ewangelicznych, którzy sobie biorą na serio, co jest w Biblii, a możemy mówić a o katolikach. A ewangelicy nie mordowali w średniowieczu i wczesnym renesansie, ci tak zwani protestanci. Nie wyżynali się nawzajem. Wyżynali oni wyżynali równo wyżynali, jak i katolicy. Protestanci, to tak. Że oni... no, jak mieli przewagę w jakiejś Holandii czy gdzieś, to wyżynali katolików. Naprawdę, to nie jest tak, że, no i to jest to, że tylko katolicy. To jest to, co ja twierdzę, że wszystkie religie są dają więcej złego niż dobrego, dlatego jestem antyteistą. Niektóre religie są bardziej agresywne, niektóre mniej. No. Tylko widzisz, w przypadku Biblii jest jednak bardziej tak, że to ludzie wypaczyli to, co im zaleca Biblia, a sam Koran i Islam jednak w oczywisty sposób niewypaczony, w niewypaczonej wersji nawołują do zabijania, mordowania na wszelkie różne sposoby. W Biblii jest tego nieporównywalnie mniej. No dobrze, będziemy oceniali, że tu 10-20% mniej i tak dalej. Po prostu ja ci mówię, że to nie o to chodzi, co jest napisane w danej księdze, tylko chodzi o to, jacy ludzie są. I czyli ludzie są tacy, sugerujesz, że to jest nieważne, dzisiaj co jest chrześcijanie napisane? Są cywilizowani, bo mieszkają chrześcijanie przede wszystkim w pierwszym świecie, czyli na zachodzie głównie. No, na zachodzie my też praktycznie jesteśmy już tym zachodem, tak, w porównaniu do krajów Bliskiego Wschodu. I to o to chodzi. A oni się nie cywilizowali, a wręcz nawet cofnęli się też z pomocą Zachodu. Zachód spowodował nienawiść do Zachodu, te bombardowania. Przecież od drugiej połowy XX wieku masowo jest bombardowany Bliski Wschód, zarówno przez Sowietów z jednej strony, którzy też uważani są za Zachód, tak, przez muzułmanów, a z drugiej strony przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Do dzisiaj non-stop bombardowane są po prostu te kraje. No to o czym my mówimy? No po prostu i ta nienawiść stąd się bierze, a nie z księgi, prawda? Dlaczego na przykład w pokoju mogli wcześniej żyć? Mało tego, Polaków przyjąć, chrześcijan, prawda? W czasie II wojny światowej nie podżynali wtedy jakoś dzieciom gardeł czy kobietom, prawda? Nie gwałcili kobiet w tym Iranie. No jakieś takie rzeczy jakoś się potrafili cywilizowanie zachować, prawda? Niemal 100 lat temu, czyli 70, 80 lat temu. 70. Także to są po prostu mity. No, ja wiem, że w telewizji czy w internecie duża propaganda jest, ale no tutaj to... nie sprowadzaj mnie do ogłupionego przez TVN, bo to tak, wiesz, nieładna trochę retoryka. TVN chyba w drugą stronę ogłupia, że nie ma żadnego problemu. Słuchaj, z chrześcijaństwem jest w ogóle tak, że chrześcijanie biorą raczej cały pod uwagę... Cały czas na religię schodzimy, ja nie wiem, po co o tym gadamy, nie mamy o tym pojęcia, ja jestem niewierzący, ty też nie, i tak wiesz, tak się bijemy po prostu. Ja mówię ci, że znam kilkunastu ale muzułmanów. Ale czemu mi przerywasz i lecisz ze swoim, jak ja chcę coś powiedzieć? No bo cały czas gadamy o tych, o religii. No bo jest naprawdę... no bo zeszło na taki temat, no to sobie rozmawiamy, no co za problem. No właśnie, a może wy chcececie zadzwonić tutaj i pogadać. No chyba, że ta audycja zmieniła nazwę na Klot Przedstawia i ja jestem gościem tutaj, to nie, możemy tak rozmawiać. Nie o to chodzi, no ale mieliśmy... No to jak nie o to chodzi, to ja dokończę, co chciałem powiedzieć w tym momencie. A mianowicie to, że... szczęść Boże. Że chrześcijanie biorą pod uwagę raczej tylko drugi testament, znaczy Nowy Testament. Stary Testament jest dla nich już taki, wiesz, nieobowiązujący i raczej się nim nie posiłkują, jak Żydzi na przykład. I drugi testament jest zupełnie inny niż pierwszy, w którym jest bardzo dużo krwawych scen, krwawych dogmatów i nakazów, a drugi testament z Jezusem opiera się właśnie na nieagresji, na wybaczaniu, na odpuszczaniu i są tam pewne po prostu zalecenia, że nie powinno się robić tego, tamtego, ale nie ma, że jest to, wiesz, karane śmiercią już, tak jak było po prostu w pierwszym, tylko że trzeba na przykład dążyć do tego, żeby nawrócić tego geja czy kogoś tam, nie? A już nie go zabijać. A Koran cały czas pozostaje na etapie tego starego testamentu, krwawego, jest krwawy.
krwawy Bóg, krwawe nakazy i masz dosłownie... A to powiesz o Żydach. Oni zostali na etapie Starego Testamentu, a jakoś nie wyrzynają aż tak mocno. No, za wyjątkiem Izraela, powiedzmy. Tak, no też mają właśnie trochę bardziej takie dzikie te zasady i oni Jezusa uważają po prostu za słabeusza, za proroka, który się nie sprawdził, za proroka, który nie zdał egzaminu i z grubsza rzecz biorąc gardzą nim. No widzisz, a nikt się Żydów nie boi, żeby czy będą się wysadzać, czy będą podrzynać gardła, czy będą, nie wiem, gwałcić kobiety. No to jak to jest? No wielu Żydów też posądza o takie właśnie, wiesz, słuchaj, no oni na przykład gardzą gojami, prawda, czyli nie Żydami i to jest zauważalne w ich zachowaniu i to też mają, to też wypływa z ich świętej księgi w jakiś tam sposób, może nie konkretnie ze Starego Testamentu, tylko z jakichś tam też ich pism. No... Dobra. Jasne. Ja proponuję skończyć temat religijny, bo tu nie dojdziemy do jakiegoś konsensusu w tym temacie. Ja mieszkam w kraju, gdzie procentowo liczba muzułmanów jest dużo wyższa niż w Polsce. Dużo, dużo wyższa. No i jakoś jeszcze żyjemy. No jeszcze żyję, jeszcze nie. Nie mówimy o tym, co jest, ale o tym też, co może być. Co będzie, być. To będzie, no tak, bo będą nam podrzynać gardło. Ja się akurat warto. W Polsce tutaj nie boję, ponieważ na razie to muzułmanie, jak tu przyjeżdżają, nawet to szybko wyjeżdżają do Niemiec, bo tutaj mają o wiele gorsze nie ma niczego, warunki. W Polsce nie ma niczego. Wolą jechać tam, gdzie mają lepszy socjal i tak dalej. Dzwonił słuchacz Tomasz, którego dopiero teraz dodałem do listy, wcześniej nie mogłem odebrać, ponieważ spowodowałoby to rozłączenie Claude'a, więc proszę Tomaszu, a jeśli chcesz do nas jeszcze zadzwonić, to możesz to zrobić teraz, będę mógł cię już dodać do... No w ogóle zachęcamy wszystkich do dzwonienia. Jeśli będziecie dzwonić, to przedłużymy audycję, a jeśli nie, to już niebawem będziemy się tutaj zbierali chyba. Tyle newsów miałem właśnie innych, jakichś ciekawszych i tutaj na religię zeszło mocno, to teraz może dam jakiś bardziej też religijny temat, ale trochę inny. Nie, pierwszy żadnej religii, żadnej religii. Pierwszy kościół kanabis legalny. Konopie uznane prawnie sakramentem są. Kościół nazywa się, jakby nie inaczej, kanabis. Przez 2N, kannabis, kościół. Domyślacie się pewnie, no, co to oznacza, czyli marihulanen, jeśli ktoś nie wie, no bo tak, marihuana jest z konopi. Muszę niestety wszystkich zmartwić, fanów dobrych lin i dobrych materiałów budowlanych. Konopia niestety jest zakazana, częściowo zakazana, bo niektóre chyba konopie są legalne, tak. Takie bez THC. Konopie siewne. No więc kościół to nie w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych, w stanie Indiana ten kościół powstał. Oficjalnie nazywa się The First Church of Cannabis. Jest no niejaki Bill Levine. Otrzymał zgodę właśnie od władz na uzyskanie statutu prawnego organizacji kościelnej. Ma tam, można powiedzieć, podatkowe zwolnienia i tak dalej, i tak dalej. Także, no, ciekawe. 700 osób finansowo wsparło ten kościół. 15 tysięcy dolarów zebrali poprzez kampanię internetową. A narkotyki, narkotyki to nie są od szatana? No ale ten kościół tak nie uważa, no to może uważa kościół katolicki. A jak wygląda chrzest w tym kościele? Można się domyślać, prawda, że musisz z takiego wielkiego bonga pociągnąć wielką chmurę i tam... I przechodzisz taką inicjację w tym kościele, tak? Coś w tym stylu? No trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało. No na pewno jakieś palenie się odbywa, no. No czy to w sumie nie jest takie złe? No, jakby nie patrzeć, ta marihuana sprawia, że ludzie stają się bardziej tacy właśnie w myśl tego dobrego, dobrze rozumianego chrześcijaństwa, czyli... A to jest też odłam chrześcijaństwa? Jakiś kościół chrześcijański? Coś jak Rastafarianie, tak? Czy zupełnie no mają, niezwiązany z Bogiem? To bym powiedzieć, oni ten pierwszy kościół kanabis właśnie z Indiany ma 10 nowych wskazań autorstwa, tak wzorowanych na dekalogu, jest taka współczesna wersja dekalogu,
I no właśnie tam są wszystkie spisane, nie mam akurat ich jak one brzmią, natomiast tam są wszystkie spisane te przykazania, które trzeba wypełniać. No i też oczywiście palenie, przede wszystkim konopi, to jest myślę główny cel tego kościoła, żeby w pokoju można było się wymieniać właśnie tą takim no tym no jak to można powiedzieć. No, wypadło mi słowo, ale wiesz co chodzi, tak jak mszę mamy, prawda, czyli takim no, konsekracją, tak, tym takim jakby dzieleniem się tej religii właśnie za pomocą palenia. A jeszcze co ciekawe, Przekażcie sobie dymka, bo to można sobie, wiesz, nie wiem czy paliłeś kiedyś tak, że ci dziewczyna na przykład dmucha do ust dymem i ty od niej ten dym przejmujesz, to takie mi się skojarzyło z przekażcie sobie znak pokoju, to tu można przekażcie sobie dyma i wiesz, i dmuchasz na kogoś, a ktoś i drugiemu tam z kolei dmucha i tak ten dymek przechodzi przez całą społeczność, fajnie. A tu słuchasz, napisał, po trzykroć bucha zaczerpnij i po czterokroć potem, a na sam koniec jeszcze ciastko zjedz słodkie. Właśnie, może ciastka z THC są zamiast opłatka, to by dobre było. No, to na pewno byłby pełny kościół młodych ludzi. A jeszcze co ciekawe, chciałem powiedzieć, że w stanie Indiana sprzedaż, kupno i palenie marihuany jest nielegalne, więc nie wiem, jak to oni sobie radzą z tym. Ale właśnie wyznawanie tych konopi, tego właśnie całego procederu marihuany, kościoła kanabis jest zgodne z prawem. Wspomniałeś o odpisach podatkowych, a to się wiąże z jednym z tematów, który też mi się nawinął, że niejaki Masa, znany skruszony gangster, wyjawił teraz, że w latach 70. i 80. bardzo dużo kościół współpracował z gangiem pruszkowskim. No, chodziło na przykład o to, że kupowali sobie księża kradzione samochody. I mogli dzięki temu kupić sobie za 10 tysięcy dolarów na przykład Mercedesa kosztującego normalnie 200 tysięcy. No i też padło pytanie, czy gangsterzy byli wierzący, czy chodzili do kościoła. I Masa powiedział, że tak, wszyscy prawie, że w ogóle bardzo, bardzo wierzący do kościółka, za rączkę, wiesz, i paciorek przed snem może jeszcze. Ja mam jeszcze drugą stronę medalu niejakiego prezydenta Roberta Biedronia, który jest prezydentem Słupska i on właśnie publicznie stwierdził, podkreślam to, stwierdził, że czasem palę marihuanę, uwielbiam jej zapach i jest po prostu fascynatem marihuany. Bardzo rzadko zdarza się, że ktokolwiek z polityków czy ludzi na świeczniku no, zgadza się ujawnić swoje poglądy w tym temacie. Wszyscy się po prostu boją, mają takie, nie wiem, można powiedzieć skurcz zwieraczy maksymalny, jeśli tylko słyszą słowo marihuany, nawet jak są fanami i palą, to generalnie nikt publicznie o tym nie mówi, a pan Robert Biedroń, prezydent Słupska, nie boi się i to jeszcze gej w dodatku, pan prezydent. Tu się boję, że nasz słuchacz... Może dlatego właśnie się nie boi. Że nasz słuchacz Krzyżak już coś to krzyczy o pedałach, to no taki, widzisz, wzorowy chrześcijanin, nienawidzi pedałów, nienawidzi ciapatych. To ja wolę Biedronia jednak, prezydenta Biedronia. Króluj, panie Biedroniu! Też nam tu wcześniej pisał, że jak powiedzieliśmy, że będzie wywiad z Hugonem, to pisał, a wcześniej pluli na kontestację. No, no... Tak, my to strasznie plujemy na kontestację, zawsze i wszędzie po prostu. I nienawidzi też Krawca, mnie tutaj, też tu się przypomniał z tą deklaracją. No, gdybym nienawidził kontestacji, to bym tam nie pojawiał się co jakiś czas gościnnie, nie nadawałbym bym tam razem z Kubą na przykład, nie robiłbym, nie projektowałbym strony, nie sponsorowałbym i tak dalej. No, ale wiem, jestem z tej sekty, co się Radio na Fali nazywa, czego nie omieszkają mi przypomnieć za każdym razem, jak się tam pojawiam. O, a jak tam twoja sekta? No i tutaj bym się zapytał, a dlaczego sekta to Radio na Fali? Bo co? Bo niekościółkowe to sekta, tak? To wszystko, co niekościółkowe, to sekta od razu. No dobra. Tak, wolę jednak sektę niż kościół w takim wypadku. Jestem z sektą.
To może dla rozluźnienia news już zupełnie niereligijny. Grupa Papa Dance zapłaci 1 000 000 złotych aż odszkodowania za bezprawne używanie nazwy Papa Dance. Co? Taka, co? Taka marka, słuchaj, Papa Dance. Ja myślę, że dzisiaj to wszyscy kupują na potęgę płyty Papa Dance po prostu. I tak mnie ciekawi, ta kara milion przypomina mi karę, którą dostał jakiś czas temu bar mleczny za to, że była w nim sól i pieprz, bo nie wolno, jakieś wprowadzili też takie kretyńskie prawo, że miało nie być soli i pieprzu, a była. I też dostali chyba właśnie, wiesz, bańkę kary, nie? I to tak chciałbym zobaczyć minę, jakim przychodzi taki list, otwierają i to... Szanowny panie! To są jakieś absurdalne kwoty. No takich, pamiętam, że jakaś korporacja, coś tam po prostu, co to była sytuacja, zatrucie środowiska było jakieś poważne, czy coś, dostali 5 000 złotych kary. No, to są jakieś śmieszne sumy za naprawdę zatrucie rzeki, czy no po prostu naprawdę bardzo poważne rzeczy. A tutaj bar mleczny, który tam za dużo soli i pieprzy dostaje, nie wiem, no, 1 000 000 czy tam nawet niech nie wiem ile tam dostał. Pewnie mniej trochę niż 1 000 000, ale no, jakieś kosmiczne sumy, tak? Czy 100 tysięcy czy ileś tam złotych. A 1 000 000 to dostał ten zespół, tak? Tak, zrozumiałem. Tak, grupa Papa Dance. Ale jak mogli dostać, jak oni się nazywali Papa Dance? No ale no, ponoć bezprawnie używają tej nazwy, bo ona naprawdę należy do kogoś innego i nie mogli jak używać. Jak można nie używać jego nazwy, jeśli oni... To jest ich nazwa, której używali w latach jeszcze 80. No wiesz, no podobna sytuacja była z zespołem Piersi też, nie? Że też tam były jakieś takie właśnie... było szamotanie się o nazwę, było szamotanie się o prawa do postaci Bolka i Lolka. Aha, i... że oni się zaraz między sobą, czy... Nie wiem dokładnie, to jest taki bardzo skrótowy news. No w każdym... Ale 1 000 000? Jak można dostać 1 000 000? No właśnie ta kara, ta suma mnie rozbawiła, no bo wiesz, my żyjemy raczej w takiej rzeczywistości, że ludzie się zastanawiają, skąd wziąć na następny czynsz, nie? Albo czy kupić dwie... 2000 złotych, albo 1 000 000. Dwie zgrzewki tego, czy dwie zgrzewki więcej tamtego, czy nam styknie, a tu nagle 1 000 000 kary. I wiesz, to takie zabawne, bo to jest taka... u nas się często takie kary pojawiają i to są takie kary, które właściwie cię wyłączają już do końca twoich dni z jakiejkolwiek możliwości, żeby się z tych długów wydobyć, no bo co będziesz potem odkładał po 1 000 złotych miesięcznie przy dobrych wiatrach, czy sprzedasz dom, nawet jak sprzedasz dom, no to może ci nie wystarczyć i majątek cały swój, no ale no, to są takie właśnie kary science fiction, można powiedzieć, w Polsce. Absurdalne. Ja mam w stylu amerykańskim takie kary, o. No, zapaparzenie się ciepłą herbatą, bo nie było w instrukcji napisane, że McDonald's czy tam inna firma wydaje, fast foodowa wydaje po prostu ciepłą herbatę, a nie zimną. No i jak się poparzysz, to mogłeś wygrać spore pieniądze. I teraz do każdej oczywiście jest instrukcja, co można robić z taką herbatą, a co nie. W każdym razie mam takiego newsa, który godzi nas, to znaczy godzi Hitlera z muzułmanami. To może, słuchaj... Zapraszamy do TVN. Przepraszam bardzo, zakłócenia. Co to było? Ja ci przerwałem, ponieważ się dodzwonił do nas Jacek, a nie chciałem go zbyt długo trzymać, więc może dokończysz za chwilkę. Halo, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy na antenie Nocnego Radia. To może pan Jacek jest ciekawy, co to za news łączący muzułmanów z Hitlerem. Na pewno. Dajesz. Uwaga, przygotujcie się. Uwaga. Dom Fritzla dla uchodźców. Kontrowersyjna decyzja władz Austrii. 200 osób... 200, nie, przepraszam, ile osób w sumie? Do piwnicy tej? Do słynnej piwnicy? Tak. 50 uchodźców zgromadzono w domu Fritzla. Wow. Tych uchodźców, imigrantów z tych właśnie tutaj tych... Ale oni nie mają nic przeciwko. To najlepsze jest.
To czyli coś, jest ja jakiś pozytywny news jeden. W sumie ja nie widzę w tym nic kontrowersyjnego, tak? Skoro jakiś tam jego majątek ma się marnować, tak? W ramach jakiegoś zadośćuczynienia. Nie chciał tam mieszkać, w ogóle stał... No okej, okay, ja rozumiem, tak? No ale jednak ma to jakąś wartość, tak? Ja wiem o tym, że wiesz, że jest to dom owiany złą sławą i tak dalej, że pewnie ludzie sobie wyobrażają, że tam mieszkają jakieś demony, tak? No ale to chyba lepiej, że są w tym domu niż jakby mieli, wiesz, zajmować jakiś tam, wiesz, ośrodek pomocy Dachau, społecznej, czy coś w tym rodzaju. No Dachau, łaha, jakie śmieszne, po prostu zaraz no, zwieracze tak. Mi puszczą ze śmiechu. Że tam też zgromadzono trochę imigrantów. No i co zgromadzono w Niemczech? No nie wiem, no, myślę, że trochę może takie niestosowne to jest. Ja myślę, że to co ty teraz mówisz, to jest takie typowe polactwo, wiesz, bo jedną rzeczą jest pamięć historyczna, tak, a drugą rzeczą jest szukanie rozwiązań na dzień dzisiejszy, tak, i próba pomocy ludziom dzisiaj, tak. To tak samo jak mi się przypomniało kiedyś gdzieś... Nie wiem, już nie pamiętam, to jeszcze było jak ja byłem na studiach w jakimś pubie czy gdzieś na plaźmie tak mi mignęły jakieś tam powtórki jakiegoś programu informacyjnego i tam też dziennikarz był wielce oburzony, że jakiś cmentarz żydowski, który był na bagnach, że tam teraz zrobili jakieś blokowisko i że to blokowisko nazywa się Białe Blokowisko, że to niby jakieś skojarzenia z White Power. No naprawdę nie wchodźmy w taką paranoję, bo to autentycznie do szpitala psychiatrycznego się na. Nie, no jasne, ale nie widzisz niestosowności wykorzystywania obozu Dachau do celów, wiesz, trzymania imigrantów? No jasne, no wiesz, no to pytanie, jaka była alternatywa, tak? No alternatywa znaczy, jest dużo. Ja rozumiem twój tok myślenia, że jest to na swój sposób niestosowne, tak? No ale z drugiej strony, skoro nie było, że tak powiem, gdzie umieścić tych ludzi, no to jej, no przecież nie będzie nikt tam pieców krematoryjnych dla nich, tak? Zgadzam się, oczywiście. No, a Jacku, co chciałbyś powiedzieć, bo tak trochę tutaj temat taki rzuciłem jednoczący. Tak mówiliście na temat kar, to chciałem tutaj wtrącić taki wątek odnośnie gry, która jakiś czas temu mnie zachwyciła i która, jak myślę, a to ma wbrew pozorom będzie miało ze sobą związek z tym, co mówiliście o tych karach. Która w Polsce jest dosyć mało popularna i jak sądzę gdzieś tam też ruszy serce krawca odnośnie gry Blood Bowl, która została stworzona na podstawie turówki, na podstawie gry planszowej jakiś czas temu, jak to jest gra, przy której wykorzystuje się kości z tych dawnych gier RPG, ma to do siebie, że jest to gra bardzo losowa. Jakiś czas temu, jak na jednym z kanałów IRC rozmawiałem z jedną z tych osób, które tam powiedzmy również tego typu klimatami były zainteresowane, to się śmialiśmy, że Polska właśnie pod względem tych kar to jest w swojej losowości posunięta jeszcze o krok dalej, tak? Bo powiedzmy w krajach, które są jakoś tam w miarę normalne, to jest tak, że życie jest obarczone ryzykiem jakiejś kontuzji. Ta kontuzja z kolei jest obarczona ryzykiem tego, że możesz trafić do szpitala, a to z kolei jest obarczone tym, że możesz umrzeć, tak? Natomiast u nas w tej skali ryzyka jeszcze gdzieś w międzyczasie pojawia się jakaś kara, pojawia się to, że jakiś urzędnik może ci wskoczyć na plecy, tak?
chyba no, nawet tutaj w waszym radiu padł taki pomysł kiedyś, żeby stworzyć właśnie taką, taką grę planszową, nawet troszeczkę w oparciu o Monopoly, tak? Zajmujesz pole numer 8, poseł jakiś tam, nie wiem, XYZ, oczekuje od ciebie 500 tysięcy. Jest taka nazwa, nazywa się Kryzys. Nie, przepraszam, nie nazwa. Jest taka gra właśnie, nazywa się Kryzys. I ona jest właśnie zrobiona jako Monopoly na warunki dzisiejsze. Czyli to po prostu jak mamy tą biurokrację wszechogarniającą, banksterkę dookoła. Czyli taka parodia trochę Monopoly, tak? Parodia, tak. Które tak. W założeniach parodia, swoich jest takie bardzo... Rzeczywista parodia, no taka, wiesz, że podatki musisz płacić, że tutaj cały czas cię skubią, a zarabia się słabo, nie? Bo w Monopoly się bardzo dobrze zarabia i skubią raczej na przykład nie urzędnicy, tylko w hotelach płacisz, prawda? Tak, bo Monopoly powstało jako taka gra, która raczej miała sławić kapitalizm. Prawda? A tutaj mamy tam parodię. Z takich gier, które są i społeczne trochę, i polityczne, to ja bym polecił kultową Simwioche. A z takich gier życiowych bardziej, to jest taka gra, która się nazywa Gra w życie. I to jest też jakaś planszówka, w której no, wykonujemy takie różne czynności typowe dla mieszkańca współczesnego świata. Musimy tam zarabiać, utrzymać się. No zresztą tego typu gry, właśnie planszówki, były takimi praprzodkami gier typu The Sims i podobnych, czyli takich symulatorów życia. No, to jest w ogóle, na podsumowanie swojej wypowiedzi powiem tyle, że to jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo ciekawy i bardzo głęboki temat, jak to nieraz jedni czy drudzy twórcy gier tych współczesnych, tak, bardzo się chełpią i bardzo się chwalą tym, że o, to jest tutaj nasz pomysł, tak, zupełnie oryginalny i tak dalej. No, a ci tak zwani starzy gracze wówczas albo buchają śmiechem, albo nabierają wody w usta, bo wiedzą, że gdzieś tam nawet jeszcze w latach 70-tych tak powstała planszówka, która jest no, wręcz bezczelnym odwzorowaniem tym, co potem powstało gdzieś tam w jakimś trójwymiarze, tak? Dobra, dzięki za telefonik. Dzięki, trzymaj się, cześć. Dzięki. No i powoli się będziemy zbierać, jak nie zadzwoni nikt inny. Wcześniej były telefony, ale a to słuchacz okazało się, że z mikrofonem problem, a to się rozłączył zaraz po połączeniu, więc coś tak dzisiaj znowu nam nie dopisuje. Nie dopisują tak, słuchacze. To jest też ciekawe, że w tej chwili chyba prawie we wszystkich urządzeniach są mikrofony już montowane, na przykład w tabletach, w telefonach komórkowych to oczywista sprawa, ale i w laptopach, w netbookach, w tych różnych takich palmtopach, prawda, to wszystko już jest montowane. W komputerach stacjonarnych chyba się nie montuje, ale chyba już klawiatury są. Z tego co wiem, z mikrofonami coś tam próbują robić. Pamiętam jak jeszcze rzeczy. Do Amigi, no tak, dzisiaj mamy nawet w kalkulatorze i kamerę 10 megapikseli i mikrofonik i w lodówce i w wibratorze. A pamiętam takie czasy, jak jeszcze podłączałem sobie przez wzmacniacz, różne kable sam sobie musiałem polutować właśnie tego typu rzeczy do Amigi, która mi potrafiła na 16-bitowym procesorze i 1 MB RAMu zmodulować dźwięk, mój głos na przykład w czasie rzeczywistym. To, co dzisiaj na PC-cie zabiera tyle mocy procesora, tyle RAMu i jeszcze się zawiesi, prawda? A tam to wszystko w locie było, działało sprawnie. Na 1 MB RAMu i 16-bitowym procesorze Motorola 68000. A wiesz dlaczego? Bo miałeś procesor dźwiękowy do tego, który po prostu też wykorzystywał, z tego co mi się wydaje, po prostu to nie był tylko ten procesor wykorzystywany, tylko też procesor karty dźwiękowej w Amidze, która tak naprawdę był bardzo często lepszy niż w tych kartach dźwiękowych, które są dzisiaj. Zgadza się. Dzisiejsze karty dźwiękowe to jest tak, że po prostu zwykły procesor obsługuje kartę dźwiękową, czyli
ma więcej do roboty. Amiga była jednym z pierwszych w ogóle komputerów, jeśli nie pierwszym, który miał standardowo coś w rodzaju akceleratora grafiki. To był taki chip, który sprawiał, że scrollowało się na ekranie wszystko płynnie, ponieważ procesor miał szybki dostęp do grafiki. Znaczy, no było to po prostu zrobione tak, no taki pra akcelerator i to samo tyczyło się właśnie dźwięku też. Był specjalny chip, który to troszeczkę wspomagał. No, rewelacyjny komputer. Chciałbym kiedyś zrobić o nim odcinek wspominkowy i bardzo dziwne, że przez po prostu politykę firmy Commodore to no to wszystko padło, nie? Taki doskonały sprzęt. Ja myślę, że to nie chodziło o politykę, tylko... Tak, chodziło. Zauważ, że wszystko padło. I Atari padło, i Amstrady, i te wszystkie inne komputery. Zostały praktycznie tylko PC-ty, Mac-i. Ze względu na to, że to były komputery niemodyfikowalne. To znaczy... On musiałeś nowy komputer cały kupić, jeżeli chciałeś po prostu mieć jakby nowy sprzęt. A wtedy jednak te sprzęty były bardzo drogie i dlatego PC-ty wygrały, bo można było wymieniać pojedyncze rzeczy. Na przykład chciał się powiększyć dysk, to sobie po prostu ten dysk powiększałeś. To w Amidze niby to też można było jeszcze tam dyski jakieś dokupować, ale na przykład już pamięci nie bardzo, więc w PC-cie mogłeś sobie pamięć wymienić można do tej było. Samej płyty głównej, czy procesor. Można a w Amidze nie mogłeś. Oczywiście, że mogłeś do Amigi dokupić. Procesora sobie. Nie mogłeś. Amiga... A pamięci niewiele mogłeś chyba powiększyć, nie za wiele. No kilkakrotnie, no to chyba sporo, nie? Jak miałeś, jak standardowa Amiga 500 miała pół mega RAMu, ale każdy sobie dokupywał następne pół i miał to 1 mega, ale można było sobie równie dobrze dokupić na przykład 4 mega RAMu Fast. To był taki RAM, który miał do procesora łatwiejszy dostęp i można było sobie Amigę rozbudować, tyle ale że... Drogie bardzo, wydaje mi się, bo zauważ, że do PC-ta firm produkujących pamięci było mnóstwo, natomiast do Amigi to były po prostu już pamięci wyprodukowane przez samo Commodore, jakby zamówione oczywiście przez Commodore w jakiejś firmie, bo no, otwarta struktura PC-ta spowodowała jego sukces, że można było naprawdę sobie obudowę zmienić, jaką chciałeś, prawda, no i tak dalej, i tak dalej. Więc... Była też Amiga 2000, która miała strukturę otwartą, ale też jest ciekawostka taka, że Amiga 500, która uchodziła za komputer właśnie zamknięty, wbrew pozorom była komputerem o częściowo otwartej strukturze, ponieważ chipy, które były tam powstawiane, one nie były przylutowywane, tylko mogłeś sobie wyjąć jakiś chip. No to oczywiście wymagało tam no troszeczkę wiedzy, prawda? Jak wiesz, gdzie jest ten chip, gdzie wstawić, co tam przelutować, ewentualnie jak trzeba było, ale było to komputer o takiej jakby półotwartej strukturze. Ta Amiga 500, ta, wiesz, jedna z pierwszych. Pierw była Amiga 1000, potem była Amiga 500, Amiga 600. Problem wynikał z tego, może nie, że ten RAM był jakoś specjalnie drogi, bo no, nie był aż tak strasznie drogi, nawet do tej Amigi 500, 600, 1200 sam sobie tam rozbudowywałem. Tyle, że była taka, wiesz, no polityka, że twórcy gier jakby i oprogramowania nie wykorzystywali tego za bardzo, więc to było trochę psu na budę, tylko dla tych, którzy tam coś robią więcej z tym komputerem, nie? Słuchaj, ewidentnie polityka Commodore sprawiła, że komputer upadł, ponieważ się nie rozwijał. Oni zbyt długo jechali na jednym. Zbyt długo wypuszczali te Amigi 500, Amiga 500+, potem ta 600, 1200, które były w zasadzie tym samym prawie, że a PC się rozwijał i wiesz, i to no, myślę. Ale to mówię ci, a firma to nie tam, Atari... że sam się PC, zauważ, że firm produkujących markę Personal Computer, czyli ten tak zwany PC, były setki. I Optimus, prawda, produkował, w Polsce produkowano nawet komputery, IBM, który produkował masowo, Dell, który też masowo, Packard Bell i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tych firm były setki, które produkowały, rozwijały te wszystkie technologie, więc z tym już nie miało szans, ale zauważ też, że pamiętam w PC-tach wszystko mogłeś wymienić, mogłeś kartę dźwiękową wymienić na lepszą, mogłeś wymienić kartę grafiki, do Amigi mogłeś też. Modem wymienić na lepszy do i tak Amigi dalej, i tak też. Dalej. Tego w Amidze brakowało. Było też, mogłeś też sobie wymienić kartę. Ale to jakieś dokupić, tyle, wiesz, że, no, które tyle, że właśnie, masę pieniędzy. Tak, to faktycznie była ta zmiana. Ale nie mogłeś karty była grafiki wymienić. Mogłeś. Nagle byłaby karta grafiki, wiesz, dziesięciokrotnie potężniejsza. Mogłeś. A w PC-cie to wystarczyło tylko jeden zakup, ciach, wymieniasz, masz. No tłumaczę ci, że mogłeś. Co prawda
były to rzeczy faktycznie dosyć drogie i to raczej w tym tkwi przyczyna, że nie, raz, że były drogie. Nie, jakości nie miałeś skoku. Jeżeli miałeś, miałeś na bardzo duży Turtle skok. Turtle Beach, pamiętam te karty do peceta, które były wykorzystywane, na przykład przede wszystkim to były dźwiękowe karty, super jakości, znacznie lepsze od Sound Blastera, nieporównywalne nawet do niego, gdzie Amiga no nie miała szans po prostu, nie miała takich nawet modułów do kupienia. Były do kupienia profesjonalne karty do Amigi, które sprawiały, że taka nawet Amiga 500 mogła ci generować grafikę na poziomie SVGA, więc były do kupienia. Faktycznie były drogie, ale tutaj jest problem taki, że gry jakby tego nie wykorzystywały, wiesz, więc no mogłeś ewentualnie zmienić sobie Amigę 500 na Amigę 1200, która miała kości AGA, i pod to już były gry, ale nie mogłeś sobie kupić żadnych na przykład gier, które by ci wykorzystywały jakąś tam bardzo drogą kartę graficzną, a na PC-cie no tak było, że po prostu miałeś lepszą tą kartę graficzną, no to już miałeś masę gier, prawda, które ci to wykorzystywały. No nie zupełnie jest tak jak ty mówisz, że ta Amiga jeżeli była by nie taka... było tak jak mówię, to zobacz co się stało z Atari, co się stało z Amstradami różnymi, co jeszcze jakie firmy były znane, Schneider była taka firma, Timex, Sinclair, to wszystko poupadało, bo one miały, no jednak to była zamknięta struktura, była zamknięta, bo PC po prostu jednak standaryzował te rzeczy, prawda, do PC-ta, czyli jednak się ci producenci wszyscy umawiali, których były dziesiątki producentów różnych, że jakiś standard opracowujemy, prawda, i standard jakiegoś złącza i tak dalej, a tutaj no mogli pójść, uważam, jedyna szansa była dla Commodore, żeby poszli w kierunku Maców, prawda, czyli Macintoszy, które nie były kompatybilne z PC-tami i jakoś przetrwały do dzisiaj, bo mądrą politykę po prostu Macintosh prowadził. Też otwartości, że można było łatwo wymieniać części, no, dużo oprogramowania, dbało o to, żeby oprogramowania było dużo na te komputery i tak dalej, i tak dalej. Firma Atari upadła z jednej prostej przyczyny. Zainwestowali bardzo dużo kasy w jedną grę, która okazała się totalnym niewypałem. To jest gra, o której kiedyś wspominałem. Gra E.T. Ale nie, mylisz, poczekaj, bo ty mówisz o Atari, tym wcześniejszym Atari. To wtedy zbankrutowało, ja mówię już o tym Atari, które produkowało komputery. To jest ten drugi Atari, jakby, druga odsłona Atari. Mówisz o innej firmie, tak, Atari. Znaczy tak. Ta sama nazwa, ale to już była inna firma. To znaczy w czasach, kiedy to Atari dostało takiego finansowego kopa w dupę straszliwego przez tą grę, to były już czasy, gdzie oni produkowali 8-bitowe Atari i konsolki typu Atari 2600. I ta gra okazała się, to jest taka ciekawostka, takim niewypałem, że potem cały nakład zakopali na pustyni po prostu. I niedawno ta gra i ktoś to znalazł, odkopał, zainwestował w to i na Allegro te stare gry E.T. szły nawet tam po 500 dolców czy jakoś tak. No ale wiesz, no ludzie po prostu masowo tą grę oddawali, nie kupowali tego, bo rozeszła się wieść, że to jest taki krab, a oni w to zainwestowali kupę siana i popłynęli tak, że dostali niesamowitego kopa w dupę. No to nie chce się wierzyć, że przez jedną grę, ale no tak. Dzisiaj Atari jest, nadal tam ta firma jest, tylko że zajmuje się wydawaniem gier na przykład, nie? A już nie produkcją komputerów. Tak, to bardziej na zasadzie. Ale zgodzę się z tobą, że problemem tych właśnie firm typu Atari, Commodore czy Amstrad było to, że zbyt długo pozostawali przy jednym, nie? Po prostu zafiksowali się. No wiesz, byli przekonani, że można w nieskończoność wypuszczać podrasowane 8-bitowce i 16-bitowce. Nie trzymali ręki na pulsie, a PC był elastyczny. PC się, nikt nie musiał tu nic zmieniać, bo on się zmieniał sam ze swojej natury, prawda? No, nie miałeś po prostu szansy, to znaczy ja uważam, że nie było odwrotu od tego, co się wydarzyło, to musiało się to wydarzyć, bo w PC-cie, ja tłumaczę ci krawiec, były setki firm, które robiły, więc które miały potężne pieniądze i plus też Microsoft przecież w tym maczał palce, czyli firmy, które produkowały oprogramowanie. I to nie była jedna firma, nie było firmy PC, tak? To no, tylko popularna nazwa personal computer, to były setki firm, które współpracowały ze sobą. Rzeczy.
No wiesz, nie musisz mi tłumaczyć takich prostych spraw, nie? No właśnie, właśnie, tak to było i no jedynie przetrwały te filmy, które się skoncentrowały w 100% na grach, czyli robiły konsole, prawda, PlayStation, Nintendo, PlayStation i podejrzewam, że i Atari, i Commodore, gdyby poszli właśnie w konsole, czyli robili takie komputery konsolowe bardziej, to by mogły przetrwać. Jaki był tam Atari Jaguar, jeśli dobrze pamiętam? Atari Jaguar był kolejnym takim gwoździem do trumny, bo nie było gier, ale to była całkiem dobra konsola. Naprawdę ten Jaguar był chyba najpotężniejszą konsolą w tym czasie, lat 90. Była to konsola, która... Atari Jaguar się pojawił mniej więcej w tym momencie, kiedy królowało PlayStation 1 chyba, z tego co pamiętam, bo pamiętam, że miałem, nawet się zastanawiałem, czy kupić sobie PlayStation 1, czy Jaguara, nie? Bo na giełdzie było i to, i to. Faktycznie było bardzo mało gier, konsola była silna, jak mówisz, ale tutaj znowu jakby nie wytrzymała konkurencji z Playem, na którego była kupa gier. I obawiam się, że Commodora i innych spotkałoby to samo, że nie wygraliby z PlayStation, które było niesamowicie silne, ale nie silne pod względem, wiesz, specyfikacji, tylko po prostu marketingu i przede wszystkim ilości dostępnych gier. To jest jednak bardzo ważne. Było kilka takich konsol całkiem fajnych, które upadły no właśnie przez to, że było bardzo mało gier na te konsole. Myślę, że Amiga też zaczęła trochę podupadać, jak zaczęły się popularyzować konsole Super Nintendo, które były takim no, technicznym trochę odpowiednikiem, a z kolei gwoździem do trumny firmy Commodore było wypuszczanie takich krapów jak Amiga CD-TV, czyli takie połączenie odtwarzacza CD, ona miała od razu napęd CD, Z Amigą, która była jeszcze, wiesz, nadal miała pół mega RAMu, z taką słabą, jeszcze okrojoną pincetką, do której trzeba było jeszcze z dyskietki wgrywać Kickstart, czyli te bebechy, które wcześniej były w chipie, nie? I oni wykonali kilka takich ruchów, na przykład wypuszczenie konsoli do gier, bo ty mówisz, że nie wypuszczali, próbowali, wyszła Amiga CD32. I to była próba konkurowania właśnie z PlayStation i zupełnie nieudana, bo to znowu była 1200 z dodanym napędem CD, dosyć brzydka, mało gier na to było i nie różniły się one jakoś tak bardzo od tych gier na zwykłą 1200, a to było już, wiesz, trochę czasu po. Więc ja myślę, że tu jednak głównym powodem upadku firmy Commodore jest tego, że oni zbyt długo wypuszczali rupiecie po prostu, nie? Że nie szli z duchem czasu. Tak, tylko produkowali, gdzie naprawdę to trzeba było mocno pójść do przodu. Aczkolwiek w tych grach przecież jak jedynka, PlayStation 1 była bardzo długo tłukli ją, tą jedynkę. Nie wiem, czy nie, no, może 10 lat nie, ale ładnych sporo lat po prostu produkowali jedynkę cały czas. Mówię o PlayStation. Długo było PlayStation. Wiesz, PlayStation 1 można nadal sobie nawet kupić gdzieś tam i to, wiesz, takie nowe, bo wyszły jakieś nowe edycje tej konsoli. Ona się potem zamieniła w PS1, które było już troszeczkę inaczej zaprojektowane, ale to nadal była ta sama konsolka. No ciekawe czasy, to wiesz, wtedy się, wydaje mi się, i rynek był trochę inny i rządził się innymi prawami i konsumenci trochę mieli inne przyzwyczajenia, więc to są ciekawe czasy i wtedy to, wiesz, to były też takie czasy, że wystarczyło zrobić jeden głupi błąd, żeby ostro popłynąć. Dzisiaj jest chyba trochę większa odporność na takie wpadki. Witaj ponownie, Jacku. Witam ponownie. Cześć, cześć. Co tam powiesz? Sekundę, bo teraz to ja u siebie mam tutaj jakiś krab i próbuję dojść, o co chodzi. Trzeba było kupić Amigę, to by ci się nie zawieszało. Puszcza ci zapętlony dźwięk. Nie, coś tutaj w Skype'ie mi się pomieszało. Ale odnosząc się do tego, o czym mówicie, to ja myślę, że też zmiana była na troszeczkę... Mimo iż tak dobrze nie pamiętam jak w czasów Amigi, a pierwszego Commodore to już w ogóle słabo.
Ale zmiana była też troszeczkę na innym poziomie, bo pamiętam jak niejaki Iwiński, jeden z ówczesnych prezesów, bo teraz chyba już prezesem nie jest, CD Projekt Red, opowiadał w jednym ze swoich interwiu, jak oni w początkach swojej działalności byli na takiej specjalnej konferencji, gdzie właśnie było pokazywane PlayStation 1, tak? Ja nie słyszałem i moim zdaniem to jest też siłą na przykład dzisiaj tej marki z nadgryzionym jabłuszkiem. Ja nie słyszałem, żeby tego typu konferencje i pokazy takie technologiczne odbywały się wcześniej, chociażby co do Amigi, tak? W tym sensie jest absolutnie 100% racji, że konsole może nie tylko na tym takim pułapie tego, co one miały w środku, że rzeczywiście, tylko na pułapie marketingu przez długi, długi czas do momentu rozwinięcia się pecetów i też spadków cen, tak, zdeklasowały swoją konkurencję, tak, no bo do czego człowiek kupował konsole, tak? W tamtym czasie niewielu było ludzi, tak, którzy wiedzieli, co tam jest w środku, tak, i jak to tam działa. No, każdy chciał grać, patrzył na tytuły, tak, jakie tytuły gry na to. Można było kupić, dokładnie, tak. To jakie tytuły na to wychodzą? A też z tego co wiem, to w CD Action był nawet jeden taki dział poświęcony, nie wiem czy on był kontynuowany, bo to już było lata temu, był taki dział właśnie poświęcony zagranicznym konferencjom, tak? Związany z tym, co tam chłopaki wymyślili na zachodzie i co może za 3-5 lat u nas się pojawi, tak? Więc no, okay. jeżeli do konsumentów, do zjadaczy gier, tak, dotarła taka informacja nawet te 2 lata wcześniej, tak, no to hej, to mamy do czynienia z bardzo silnym takim impulsem marketingowym, tak, no co chcesz mieć, starą Amigę, tak, czy konsolę, która została pokazywana gdzieś tam na targach w Londynie, które na ówczesny czas, bo to też trzeba brać to pod uwagę, nie były rzeczą tak powszechną i ludzie nie posiadali takiej wiedzy o tym, jaką mają dzisiaj, tak? Nie były organizowane jakieś tam konferencje na temat gier w centrum Warszawy czy coś w tym rodzaju. Amiga była takim komputerem, który faktycznie tego marketingu brakowało, ale tam było coś innego. Tam były na przykład copy party, czyli takie zloty fanów Amigi związanych z demosceną, czyli z tymi takimi bardziej zaawansowanymi użytkownikami, którzy tworzyli właśnie te dema, czyli takie popisy możliwości grafików, programistów i muzyków. I to pełniło jakby rolę tego takiego marketingu, tylko że to było to już to ciągłe zamykanie się jakby w enklawie takiej, nie? A nie komercyjne podejście. No i to trochę... I kompletnie trochę tego nie wykorzystali, bo mogli to wykorzystać, ale ten firma Commodore kompletnie nie pociągnęła tych fanów, prawda? W sensie finansowo, że dofinansować ich, tak, i tak dalej, tak, żeby tak produkowali więcej gier. Przecież ci ludzie sami, jeżeli dostaliby pieniądze, zrobiliby świetne gry, świetne programy i tak dalej, tylko tego nie zrobiono i to był błąd. Myślę właśnie, że Sony jednak lepiej to pociągnął po prostu, no, nasza firma Sony. Mimo tego, co mówisz, to jednak...
to był właśnie czas, gdzie pojedyncze osoby albo teamy dwuosobowe, trzyosobowe wydawały masę gier na tą Amigę. Ja bym powiedział, że po prostu fani tego komputera i użytkownicy wyciągali z niego ile się da i pod każdym względem, no jak długo się dało po prostu. No wiesz, no nie ma sensu wskrzeszać trupa w nieskończoność, prawda? I ten trup w końcu zaczyna śmierdzieć i już nie pomoże nic. I ja myślę, że tutaj fani nie zawiedli. To był zresztą taki komputer, który był darzony największą chyba estymą. Można porównać to tylko z jabłuszkiem, prawda? Że po prostu no, to była taka świętość, ta Amiga i ludzie, nawet jak już były te czasy, że ludzie się przesiedli na pecety, to ta demoscena amigowa, ona jeszcze tam trwała. A jeszcze do dzisiaj trwa. Do dzisiaj, jeszcze są ludzie, którzy mają Amigi i tworzą właśnie. No właśnie. Nawet chyba właśnie, są zloty, spotkania. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że demoscena jeszcze trwa. Co więcej, są tacy maniacy, którzy własnym kosztem i gdzieś tam siłą własnego umysłu próbują tą Amigę unowocześniać, tak? Czyli wstawiać jakieś tam przetworzone komponenty z komputera typu PC. Z tego co wiem, to się tam laptopy bierze jakiejś konkretnej firmy i jak w jakiś sposób, nie wiem, nie znam się zupełnie na tym. Kiedyś tak czytałem, że w ten sposób się... Tak się po prostu wkłada w te laptopy i... Masz nie, części od starszych laptopów można wpasowywać w Amigę, ale to do tego jest potrzebna jakaś kosmiczna wiedza w ogóle na temat samej. Nie, wystarczy sobie zainstalować inny system operacyjny, nowszy, do Amigi na przykład 4000, dokupić do niej parę gadżetów i można normalnie sobie, nawet chyba bez dokupywania jakichś tam przejściówek czy coś, można normalnie wpiąć sobie zwykłego GeForce'a czy inną kartę graficzną nowoczesną i zrobić sobie z tego komputera normalnego peceta po prostu. Tyle, że no pytanie, czy jeszcze jest to Amiga, czy... Już PC, jeśli na Amigę zainstalujesz sobie na przykład jakiegoś Linuxa i powpinasz tam podzespoły od peceta, to czy to jest jeszcze Amiga, nie? Moim zdaniem już nie. Na podsumowanie swojej wypowiedzi drugiej chciałem powiedzieć, że dzięki Krawiec. Znaczy się dzięki za to, że popłynąłeś w tym kierunku. Ja od czasu do czasu, że tak powiem, w twoją stronę daję ci takie sygnały, takie sugestie, że może jednak troszeczkę popłyń w stronę tych gier, powiedz coś tego, zajaw jakiś klimat i wreszcie mi się udało to zrobić, no bo jakby się tak nie rozejrzeć, podróżując gdzieś tam, nie wiem, przez miasta, wsie, wracając do swoich rodzin, czy do krewnych, czy nawet siedząc w knajpach, te gry stają się coraz bardziej integralnym elementem naszego życia. Kiedyś ta gra to tylko, powiedzmy, była gdzieś tam w zaciszu domowym, tak, z dwójką kolegów, czy na początku samemu, tak? A teraz te gry mają coraz większy wpływ, tak myślę, na tą rzeczywistość, która nas otacza. Także wielkie dzięki za ten flow, Krawiec. Pozdrawiam, cześć. Cześć, dzięki. Hej. Tutaj się pojawił Amigowiec chyba na czacie, Etamusiek, który jest też stałym słuchaczem Nocnego Radia, no bo dużo wie, coś za dużo wie. Chłopak o Amigach i pisze, że używa tylko Amig klasycznych, czyli z systemem 3.9 Workbench, tak? To chodzi chyba o to, czy Kickstart. No, w każdym razie były też takie próby wskrzeszenia tej Amigi już z nowym systemem, pod nową marką, no ale to jakoś znowu nie wyszło, prawda? Kilka firm się nawet do tego przymierzało, była jedna próba, druga próba. Przypuszczam, że stanie się w rezultacie to, co ze... O, pisze Etamusiek, że ma obecnie 6 Amig. 6 Amig, ładnie. Ale nam się Amigowie trafił, no proszę. Wcześniej tu padały na czacie słynne hasło, padło Amiga Rules. A ja muszę cię zaskoczyć, Krawiec, bo uważam, że to jest powrót do przyszłości tak zwany. Że w przyszłości najbliższej
pojawią się komputery a la Amiga Commodore. Dlaczego? Już się pojawiają. Właśnie. Już się pojawiają. Ale już będą masowo. Dlaczego? Bo człowiekowi tak naprawdę, ja nie mówię o laptopach, prawda, przenośnych, tylko nawet stacjonarnych. Człowiekowi nie jest potrzebny, nie wiadomo, jak wypasiony komputer, tylko komputer, który po pierwsze się szybciutko wgrywa, czyli powstaną też nowe systemy, które będą uproszczone, bo nie potrzeba ci systemu, który na przykład musi być akurat, musi być kompatybilny z Windowsem, prawda, wszystkie aplikacje, bo można na przykład emulator umieścić w nim. Ale na przykład, żeby się szybko ładował, żeby był, nie wiem, czy właśnie oparty o te dyski, dyski SSD, prawda, czyli te pamięciowe, szybkie. No to w chipie masz system już przy takich urządzeniach. A w tym jeszcze w chipie byłby od razu. I co to daje? To, że systemu nie można zawirusować w takim chipie, bo na przykład będzie system beznakładkowy, w chipie, tak jak był w Amidze, czy w Commodore, czy w innych komputerach i co najwyżej tylko update'y możesz jakieś wgrywać, ale to już na dysk i tylko wtedy może ci ten wirus uszkodzić te update'y jakby czy coś. Wtedy możesz od nowa sobie zrestartować cały system, powiedzmy, już bez wirusa, prawda? To po pierwsze. Po drugie, szybkość odpalania, bo to jest ważne, żeby nie czekać, prawda, że odpala ci się tam nie wiem ile ten system, minutę czy coś, czy pół minuty nawet, to już dzisiaj jest długo, tylko włączasz i jest, prawda? Dokładnie. Już ze standardową kartą graficzną jakąś, zintegrowaną taką małą. To może być mała skrzynka, przecież to nie musi być wielkie, właśnie nie wiadomo po co. Dzisiaj tak naprawdę ludzie już nie potrzebują takich komputerów, żeby karty graficzne wymieniać, jakieś inne, bo tak naprawdę już są tak potężne te wszystkie komputery, tak potężne te karty graficzne i tak dalej, że no nie ma potrzeby jakoś już kupowania, prawda? Że tak jak kiedyś była ta EVGA, 16 kolorów, a potem SVGA, gdzie miałeś no nie wiem, tych kolorów tam 65 tysięcy, prawda, czy nawet już 16 milionów w mniejszych rozdzielczościach, to była różnica kolosalna, czy nawet jeszcze wcześniej czarno-biała grafika kolorowa, czy na przykład dźwięk, prawda, z mono, stereo, później jeszcze na 5 głośników, czy też z, jak Gravis się pojawił, że była przestrzenna, no, dźwięk z Gravisa był dużo lepszy niż w dzisiejszych kartach dźwiękowych. Te dzisiejsze karty dźwiękowe są dużo gorsze niż karta sprzed tam, nie wiem, 15 lat. Gravis był świetny. Dźwiękowa. Gravis był świetny. I to po prostu jest problemem, że brakuje świetnych jakościowo takich skrzynek, czyli ze świetną dźwiękiem, czyli z powrotem na przykład do Gravisa, żeby ta jakość była, nie wiem, na poziomie dzisiejszych kart, na przykład EMU, takie były świetne karty też, ale no to są po prostu karty zawodowe, a dzisiejsze karty dźwiękowe to są takie paździerze, za przeproszeniem, że no wstyd po prostu dźwięk puszczać z takiej karty. To dobrze izolowany sprzęt, czyli nic ci nie trzeszczy, nic nie buczy, nic ci nie zakłóca, prawda, ten zasilacz w komputerze nie zakłóca karty dźwiękowej i tak dalej, i tak dalej. I takie skrzyneczki ludzie będą kupowali sobie, żeby były kompatybilne na przykład z PC-tem, prawda, czyli oprogramowanie masz całe. No nie wiem, może być po prostu system jakiś, no wiadomo, że może być na przykład Windows też, tak, jeżeli ktoś by chciał i tak dalej, a może być system Linux i też, nie wiem, czy podobny do Linuxa system, który będzie emulował Windowsa, przecież to różne możliwości są i ludzie na to czekają, na takie komputery, których nie możesz zawirusować w prosty sposób, no i łatwo po prostu odzyskiwalny system, że dosłownie tam w kilka sekund odzyskujesz system cały. Wiem o co ci chodzi i też fajne, też mi się podobają takie urządzenia. One się pojawiają coraz właśnie częściej. Są też takie mikro pecety, które są wielkości dużej książki, stawiasz sobie przy telewizorze, można sobie kupić i są całkiem niedrogie, na przykład za tysiaka można sobie kupić takiego. One mają trochę słabszą konfigurację i tak dalej, ale są właśnie fajnym urządzonkiem, bo to się nie grzeje, to się szybko uruchamia faktycznie, ale są też próby wskrzeszenia, na przykład ZX Spectrum. Na Kickstarterze była jakiś czas temu akcja, aby na stworzenie Spectruma, który nie był oryginalnym Spectrumem, co prawda wyglądał identycznie jak ZX Spectrum Plus, czyli gumowa klawiaturka i tak dalej, ale to jest takie urządzonko, które ma jakby w chipie już te wszystkie gry ze Spectruma, włączasz sobie do telewizora, po prostu sobie grasz. I no, to trochę trąci myszką już te gry, bo no, w bardzo trąci. Ile tam 8 barw czy coś takiego, jakieś 8 barw, tak.
To było trochę kiepskie. Takie psychodeliczne. Bardzo psychodeliczne. A tutaj słuchacz MC się pochwalił na czacie, że pracuje nad pixel artową grą. W tej chwili na ekranie możecie zobaczyć właśnie Facebooka tego projektu. Blind Shot się nazywa. I jak sobie wejdziecie na czata, to możecie sobie linka uzyskać do tego profilu i zobaczyć, nad czym tam pracuje. No wygląda to fajnie, właśnie pixel artowa retro graficzka. Fajne. I to wszystko do Amigi? Nie, to na peceta chyba. Bo to jest, to nie jest słuchacz Amigowiec. A, okej, to jest dobra. Inny słuchacz. No, ja też lubię retro, a tym wszystkim, którzy się cieszą z takiej, którym odpowiada taka tematyka, jak na którą nam tu zeszło dzisiaj, to informuję, mam dobrą wiadomość, że niedługo pojawi się nowa audycja Retromancer. To będzie ogólnie też nawet nowy kanał poświęcony temu i będę to robił ja razem z Alosem, którego znacie z audycji Hero. Będzie to audycja, a właściwie seria audycji, przypuszczalnie dwie, które będą poświęcone właśnie retro, retro grom, retro komiksom, retro filmom i tego typu sprawom. I to oczywiście pojawi się też na radiu, w nocnym radio. O, Amidze też będzie? Musi być przecież. Najlepszy komputer na świecie. A tutaj jest na czacie, jak możecie zobaczyć, Eta Musiek przesłał zdjęcie właśnie ze swojego miejsca pracy, właśnie z podłączoną Amigą do ekranu. Jakiś ten ekran całkiem duży widzę. No fajne, to już taki wypasik. To z tego co widzę, to Amiga 600 tutaj sobie stoi, czyli taka... ucięta pincetka, krótsza, bez bloku numerycznego, tak, z podłączoną chyba osobną klawiaturą na USB. No taki słuchacz Majsterkowicz chyba trochę. Zaraz tu wkleję powiększone zdjęcie. 20-calowy, tak, ekran. No chyba tak, no bo ta Amiga to taka malutka się wydaje teraz, nie? Ale to takie wdzięczne urządzonko było, wiesz, no ludzie to brali sobie do siaty, do reklamówki, jechali na kopy party, ktoś tam telewizor miał, się podłączało do telewizora, no fajne czasy. Mogło ile? 4 osoby naraz mogły grać w sumie w jakieś różne gry, bo chyba były 2 joysticki, tak, można było podłączyć i na klawiaturze 2 osoby. Dobrze myślę, czy źle? Teoretycznie tak, no ale nie było za bardzo takich gier na 4 osoby, raczej się na 2 grało. No ale to też była fajna frajda sobie grać na jednym ekranie, bo gry były tak projektowane, że można było częściej sobie grać w 2 osoby, prawda? Na jednym ekranie. Ja pamiętam grę taką na 4, to był chyba Bomberman, czy coś takiego to się nazywało, Bomberman, że podkładało się bomby po prostu między sobą i 4 osoby mogły grać naraz. To się nazywało Dyna Blaster. To był klon Bombermana. O, tu zamieszałem na ekranie trochę. To był klon Bombermana na Amigę. Właśnie tak się nazywał Dyna Blaster. I faktycznie tam się jakoś dało grać właśnie w 4. Tyle, że trzeba było mieć chyba specjalną przejściówkę na porty do joysticka, czy coś w tym stylu. Było parę takich gier, które wykorzystywały taką... No i też właśnie Eta Musiek, który już też pisze o tej przejściówce 2x2. No. Tak, to także myślę, że to dopiero jeszcze przyszłość przed nami, przed tymi komputerami takimi jak Amiga. Ja pamiętam, Amigi nie miałem, bo od razu zacząłem od Commodore tańszego. Nie było tam moich rodziców stać na Amigę, czyli to był początek lat 90. Więc wtedy miałem Commodore, ale już 128, taki z dyskietką Commodore. Nie 64, tylko 128 i on wyglądał jak PC, taki normalnie był osobno komputer, osobno klawiatura. To rzadko, nawet Amiga chyba taka nie była. Nie? No były, co ciekawe, pierwsza Amiga 1000 wyglądała właśnie jak desktopowy PC, tylko że była licha troszeczkę. Ona miała tam jeszcze Kickstart 1.1, potem się już nie chciało gry na tym uruchamiać, ale wyglądała jak taki ładny, biały PC-cik, a jednym z ładniejszych komputerów chyba, jakie widziałem, no przynajmniej w tamtych czasach, też
w sumie taki desktopowy z wyglądu, to była ta krapowata Amiga CD TV, prawda? Ta z napędem CD. I ludzie to często kupowali, bo to było po prostu ładne, wiesz? Ładne, tak. Bo to było czarne. Mebla, można powiedzieć. Tak. A tak naprawdę w środku to była chyba 500, tak? Czy 1200, tak. Co to było? W środku była 500. I jeszcze 500. Taka, wiesz, skiepszczona, bo trzeba było sobie z dyskietki wgrywać Kickstart w ogóle, czyli taka, wiesz, gorsza. Ale wyglądała pięknie, bo do tego miała jeszcze w komplecie czarny monitorek, więc to było czarna klawiatura, czarny desktop i monitor czarny. I w czasach, kiedy wszystkie komputery były jeszcze, wiesz, albo kremowe, białe, kremowe, takie kremówki papieskie, no to robiło wrażenie. I faktycznie sam nawet kiedyś się zastanawiałem, czy nie kupić, bo to było takie ładne. Aha. No to tak, to były rzeczy, ja pamiętam, że to się odpalało dosłownie chwilę, szczególnie jak na kartridżach coś miałeś. Jeżeli cokolwiek miałem systemy, na przykład okienkowe, do Commodore 128 miałem system okienkowy, który miałem na kartridżu, on po prostu odpalałeś komputer i miałeś od razu system. Nie na zasadzie basica, tak, że tam coś miga ci, jakiś kursor, tylko normalnie okienkowy system. Także takie rzeczy, jak można było zrobić w 90 roku, to można równie dobrze zrobić to dzisiaj. I ja mówię, no nie każdy potrzebuje zaawansowanego Windowsa 10 czy tam 8, który w większości rzeczy, które w tym Windowsie kompletnie niepotrzebne, długo to się ładuje, zawiesza się non-stop, jakieś problemy się dzieją. Ja tego nigdy nie miałem w Commodore, nigdy się nic nie zawieszało, nie było żadnych problemów, wszystko się ładowało, bo problemem były kasety, bo z kaset faktycznie ciężko było coś wgrać, ale z dyskietek wszystko wchodziło elegancko, dopóki się stacja dyskietek nie popsuła, to idealnie chodziło wszystko, a nawet jak się popsuła, to jeszcze reparowaliśmy, pamiętam tą stację dyskietek, to było już ciężkie, no ale można było dokupić nową, powiedzmy, do tego komputera, tylko to już się wszystko zmieniło, już wtedy miałem peceta, no i wszystko poszło na śmietnik niestety. Z tą bezawaryjnością to może troszeczkę przejaskrawiam i przesadziłem, ponieważ ta wspomniana bezawaryjna Amiga też się często zawieszała i to zawieszała się nie w taki sposób, jak to dzisiaj bywa, że zawiesza wam się tylko jedna aplikacja, gra czy cokolwiek, tyle że po prostu zawieszało się wszystko. To było tak zwane Guru Meditation, taki charakterystyczny czarny ekran i czerwona ramka, w której był jakiś tam błąd, numer i tutaj FF00 tam i jakiś tam adres pamięci. A to błąd oprogramowania był, tak? Najprawdopodobniej. Różnie, wiesz, no to, to raczej nie wynikało z tego, że się Amiga przegrzała czy coś. Chociaż, wiesz, kiedyś jak swoją, którąś tam z kolei Amigę 500 przed sprzedażem ją tam otworzyłem, żeby coś przeczyścić czy coś i no jak to ze mną, jak otwieram jakieś urządzenie, to zostaje mi w ręku potem połowa części. Między innymi radiator, czyli to była taka blacha, która miała zbierać ciepło. Troszkę ważna sprawa. I ja to sprzedałem potem komuś trochę, wiesz, no bez tego już, bo nie potrafiłem tego z powrotem. No przypuszczam, że ta Amiga długo nie podziałała. Z kolei taki Commodore 64 był nazywany piecykiem. Nie chodziło tu o właśnie o pecety, piece. Tyle, bo tam się strasznie grzał zasilacz z kolei i ponoć czasami... Był wbudowany chyba w komputer, nie, tak? Nie, był osobno. Aha, osobno. Też była zabawna sytuacja. Mój pierwszy ZX Spectrum Plus kupił mi ojciec. Przyniósł do domu i no mój stary to był taki no, po prostu totalny majsterkowicz, no po prostu uwielbiał coś zbudować, jakieś urządzenie czy coś. No i dosyć zdolny był, bo potrafił sobie sam zrobić aparat fotograficzny, z jakichś w ogóle puszek, wiesz, coś takiego. Potrafił zrobić magnetofon sam. No myślę, że byście się polubili, bo ty też taki trochę jesteś majster klepka, nie? I do tego Spektruma dobudował w ogóle taką budowę zrobił, bo on był taki malutki, ten ZX Spectrum Plus z gumowymi klawiszami, a starszy zbudował do niego taką całą obudowę z drewna, którą potem sprayem jakimś metalicznym tak fajnie pomalował i zamknął go w tym. I on się potem zepsuł i przypuszczam, że też się po prostu przegrzał, bo no, te komputery, one w tamtych czasach nie miały wiatraczków ani nic. Ale jakoś tam. Nie można było ich zamykać za bardzo. No prawda? Nie można było ich zamykać, a widzisz, a starszy no, tego akurat nie przewidział, że to się będzie to maleństwo grzało.
i któregoś dnia się zepsuł. Też inna zabawna anegdotka. Miałem kiedyś komputer, którego na pewno nikt z was nie zna i nie kojarzy. I w ogóle no, mało osób zna ten sprzęt. To był taki angielski komputer BBC Master. BBC Acorn też się nazywał. To był akurat model Master, to był taki maksymalnie wypasiony 8-bitowiec, który miał aż 256 KB RAM-u. No jak na 8-bitowca było to bardzo dużo. Miał stację dyskietek 3,5 calowych. Miał coś w rodzaju właśnie Windowsa też. No był po prostu niesamowity. Tyle, że też było mało trochę gier na to. I ten komputer dało się zepsuć, potem się dowiedziałem jak, bo zepsułem dwa modele po prostu tego komputera w ten sam sposób. Trzeba było po prostu kilka razy tak na chama zacząć wciskać wielokrotnie klawisz odpowiedzialny za reset. No i on po prostu już nie wstawał z tego reseta. I tak zepsułem dwa komputery. Które kosztowały majątek, były jakoś tam załatwiane przez znajomości z jakiegoś sklepu dla górników, w którym tylko górnicy mogli kupować, ale jak się tam kogoś znało, to on oddawał talon. I kosztowało to chyba wielokrotność pensji, no ale jak kiedyś już tam się chwaliłem, starszy był... Był zaradny, po prostu prywaciarzem był, no i zawsze się go pieniądze trzymały, więc wydawał kupę szmalu, żeby się synek uczył komputerów. Tak się w ogóle zastanawiam, gdyby nie Amiga, to chyba bym tak nie zostałbym takim geekiem i komputerowcem. Ja myślę, że to ten właśnie komputer mnie, dzięki temu komputerowi zakochałem się właśnie w komputerach, tak ogólnie w grafice komputerowej, no bo wtedy były moje pierwsze przygody też z grafiką komputerową. No Amiga miała bardzo dobrą grafikę, to trzeba przyznać, prawda? W porównaniu do peceta, do tych początkowych tych kart graficznych, no to nie było do porównania po prostu. Była jakość, inna klasa, tak. Prawda, szybkość działania tej grafiki, bo ona niesamowicie szybko pracowała. Dzięki właśnie temu chipowi, który się nazywał Blitter, on potrafił po prostu ciąć grafikę na kawałki i udostępniać je bezpośrednio tam dla procesora jakoś, że to szybciej szło, ja tam się nie znam. O, tutaj Etamusiek wkleił komputer właśnie marki BBC, tyle, że to nie jest ten właśnie, co ja miałem, bo to jest taki trochę gorszy, ja miałem lepszy właśnie ze stacją dyskietek i monitorem, który był od razu jakby w komplecie, miał logo, no trochę tak jak Mac, że wszystko było fajnie podpisane. Tak jak mówisz, Amiga miała, prześcigała swoje czasy, to był komputer, który prześcigał swoje czasy, zarówno nawet pod względem chyba lepiej grafiki. Niż SVGA, można powiedzieć, ten taka zwykła karta grafiki, bo no nie. Po prostu w PC-cie trzeba było mieć jeszcze szybki procesor, żeby to obsłużyć. Jak miałeś 386 jakieś tam bez ten, to ta grafika czasami się po prostu no, cięła mocno. Nie zupełnie jest tak, jak mówisz. Amiga 500 miała układ, który się nazywał FAT Agnus, a później to się nazywało ECS i to była kość, która ci dawała 32 kolory na ekranie z palety 4096. Dzięki pewnym takim trikom niektórym się udawało uzyskać 4096 na 4096, ale to było już wtedy takie, wiesz, po prostu wolne. To też jest tak, słuchaj, a to może pomyliło mi się z Amigą 1200 czy coś. Tak, Amiga 200 już miała układy AGA, które były odpowiednikiem VGA, nie SVGA, VGA. Czyli dawały ci 256 kolorów z palety 16 milionów. Nie, też z 4096. Etamusiek mnie tutaj prostuje, że to był układ HAM. Przepraszam, to był tryb HAM, 4096 kolorów, to był tryb graficzny HAM. A z tymi kośćmi chyba też poplątałem, bo FAT Agnus i ECS to była jakby nazwa na zbiór tych różnych chipów do dźwięku, do grafiki i koprocesor też był. No ten układ, który wspomagał grafikę, to był taki koprocesor do grafiki, można powiedzieć, z tego co pamiętam. No, a SVGA to już było 16 milionów z 16, więc to już było mniej więcej to, co dzisiaj. No dzisiaj mamy tryby SVGA, prawda?
Tak, tylko te 16-milionowe tryby to były jakieś bardzo niskie rozdzielczości, bo te pierwsze karty graficzne, te SVGA nawet, no to były też mocno ograniczone. Ja nie wiem, czy 16 milionów, chyba z palety 16 milionów można wybierać, było tam 32 tysiące kolorów czy coś. Bo pierwsze karty SVGA to chyba miały 256 kilobajtów pamięci czy coś takiego. Po prostu one były dosyć takie też ubogie, prawda? Tak, to było chyba faktycznie jakoś tak, że teoretycznie te tryby się udało, udawało uzyskać, tak jak w przypadku tej Amigi tego trybu HAM, prawda? Ale to było po prostu na tyle niewydajne, że nie można było robić sobie takich gier, prawda? Tak, tak. No i w PC-cie to samo, tylko później PC-ty wygrały, no bo wiadomo, Amigi nie można było rozszerzać w taki łatwy sposób, a w PC-cie wystarczyło sobie tylko sprzedać starą kartę grafiki, kupić nową i do PC-ta, którego masz, można było włożyć i miałeś zupełnie inny komputer. No i to po prostu, no myślę, zaważyło na tym. I wszystkie stare gry chodziły też i lepiej chodziły jeszcze, bo już w starych grach nawet też ludzie umieszczali te tryby, prawda, ulepszone. No, słuchasz, też przypomina, że właśnie Amiga 1200 też miała taki swój tryb, który pozwalał na więcej i on się nazywał HAM 8 i on z kolei dawał 256 tysięcy kolorów, nie chyba 262 tysiące, chyba się mylisz, słuchaczu, w tym przypadku, tylko 256 tysięcy wydaje mi się, z palety 16 milionów, ale może to ja się mylę. Ale dzisiaj geekowska audycja, ale myślę, że niektórzy słuchacze będą zadowoleni, bo mamy i takich, którzy lubią sobie posłuchać o prehistorii komputeryzacji. Retrospektywna, prawda? Taka mocno, można powiedzieć, powrót do przyszłości, bo ja czekam na te komputery, jestem gotowy kupić komputer, który będzie nie miał Windowsa takiego, który będzie się wieszał, tylko system, który będzie emulował Windowsa, powiedzmy, jakieś tam, nie wiem, czy gierki proste, czy jakieś, nie wiem, a przede wszystkim, żeby miał przeglądarkę, tak naprawdę, bo dzisiaj już na przeglądarce większość chodzi, na takim Firefoxie, tak? Już nawet można chyba Skype'a mieć na Firefoxie, czy nawet wideokonferencję. Dzisiaj to już w ogóle wszystko można, ale mam wrażenie, że ludziom się aż tak bardzo nie chce, jak chciało się wtedy, kiedy było ciężko coś zrobić. Wiesz, o co mi chodzi, że kiedyś dla ludzi, zrobienie jakiegoś dema, pojechanie na to kopy party, to było takie wielkie wyzwanie i wielka przygoda, albo skombinowanie jakiejś starej kamery VHS, żeby coś nagrać, nagrać film z kolegami, to ludzi ciągnęło, a dzisiaj wszystko się da, każdy ma aparat i kamerę, kurde, i w zegarku, i w telefonie, i we wszystkim, ale już tak bardzo się nie chce tworzyć, nie? Bardziej się nastawiamy na odbiór. Ale może się mylę, bo w gruncie rzeczy to powstaje wiele i produkcji na YouTubie i wszystkiego, więc kiedyś tego nie było tak dużo, tyle że kiedyś się brało wszystko, co było. No wiesz, na zasadzie, że jakakolwiek się gra nie ukazała, to się jechało na giełdę i kopiowało się na dyskietki, żeby tylko mieć tą grę. I nieważne, czy była fajna, czy nie, ale do kolekcji, nie? Po prostu się wszystko, co wychodziło, się brało. No tak, i też jeszcze chyba piractwo przyczyniło się do rozwoju tych starych właśnie komputerów, no bo no ludzie się wymieniali na giełdach, w Polsce szczególnie, prawda? No raczej nikt nie płacił za gry, bo nikogo nie było stać na oryginalne gry z zachodu, a one, te gry zawsze były gdzieś na dyskietkach do kupienia, z tego co pamiętam. Adwokat pisze, że kiedyś życie było prostsze. Świat się dzielił na wyznawców Amigi i Atari. Atarowca walc gumowca. Więcej węgla. Więcej węgla. Takie słynne Atari demo. No, to były czasy. A ty coś w demoscenie działałeś? Nie działałem. Ja... Nie, nic. Ja byłem za młody, chyba na demoscenę w latach 90. Nie, no nie znałem się aż tak na tych sprawach. Ja też byłem trochę za młody. Jeszcze. No, w kilkanaście lat, tak, 15 czy 30 to miałem, ale trzeba być specjalistą od tego raczej, wiesz, żeby się zająć tymi sprawami. Ja byłem trochę za słaby. Poza tym nikt z moich znajomych nie był dobry w tych sprawach. Praktycznie tylko graliśmy na tych komputerach. Czasami muzykę jakoś próbowaliśmy robić, czy coś takiego, ale to też na amatorskim zupełnie poziomie. Więc poza tym ja nie miałem Amigi, ja już zaczynałem od PC-ta, prawda? Tam
połowie lat 90., więc to już inaczej trochę było. No właśnie, bo kiedyś to nie było tak, że były narzędzia takie super doskonałe do programowania i do języków wyższego poziomu, tak? Czyli tych, które no nie są tym... No kiedyś się po prostu takie demo to pisało w języku maszynowym, czy tam w assemblerze, nie? A nie tak, tak jak teraz, że możesz sobie jakieś C++ z visual scriptingiem uruchomić i możesz się nawet tak nie znać, ale zrobisz to, co tam chcesz. Tyle, że no właśnie to jest też ta tajemnica, dlaczego się tak wiele dawało zrobić na tych bardzo prostych 8- i 16-bitowych maszynach, bo pisało się w językach niskiego poziomu, czyli właśnie w tak, języku maszynowym szybsze, i assemblerze. No, to dokładnie. Te gry były w tym pisane. Nawet w Basic, tam pamiętam, był ten Microsoftowy Basic i na Amidze chyba też był, tak, i w Commodore. Ja pamiętam właśnie, przypisywało się najczęściej po prostu różne tam programy i można było sobie wklepać grę nawet, prawda, nie trzeba było wgrywać z dyskietki czy z kasety, można było sobie po prostu samemu wpisać taką grę i się potem widziało, że to działa. No to były po prostu assembler, ten Basic, ten Microsoftowy był z assemblerem, także to był taki Basic niskiego poziomu, prawda, bardzo niskiego, gdzie był dostęp do karty graficznej bezpośrednio, prawda, wyświetlanie pikseli i tak dalej, to wszystko było sprzętowo od razu. Jakby. Faktycznie, bo ten Basic, on był po prostu w ROMie. On był w chipie, więc on nie musiał się pierw sam jakby załadować, nie, do komputera i potem być jeszcze jakoś tam interpretowany i przetwarzany, tylko faktycznie był do niego lepszy dostęp. A tu, no tutaj Etamusiek pisze, możliwości ma spektruma, lecz to atarowców duma. Atari ST! No to było znane, tak. Na peceta potem to wszystko przeszło. Jak już Atari i Commodore upadły, to ta wojna przeniosła się na pecety, to znaczy te dźwięki, jakieś muzyczki były produkowane, grafiki i tak dalej, i tak dalej. No ale i tak pecet wygrał, prawda? Także do dzisiaj wszyscy mają pecety. Ale to tak śmiesznie, nie? Że wszyscy mają praktycznie te same komputery. Dzisiaj z tym samym systemem, z Windowsem, ale no Linux też jest. Sam mam zainstalowany na niektórych sprzętach Linuxa. Teraz jeszcze jakie są sprzęty? Nowy Android, który też jest Unixowym, takim podobnym do Linuxa systemem. iOS, no, także jest. Jeszcze jest. No iOS, i Linuxów tak. jest przede wszystkim cała masa odmian różnych, nie? No to są takie, owakie, jakieś z graficznym interfejsem, bez, no więc tak trochę żałuję, że się nigdy do Linuxa nie przyzwyczaiłem, nie nauczyłem, bo bym teraz tutaj wymiatał i szpanował i miał lepszy system operacyjny przede wszystkim. Ale... Lepszy, nie lepszy, on wcale nie jest taki lepszy, bo niektóre programy nie chodzą bardziej zaawansowane pod Linuxa, problematycznie chodzą, więc to jest, także warto mieć i taki system, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. No właśnie, przede wszystkim nie uruchomiłbym ani pakietu Adobe, ani wielu gier, no a to jednak ciągnie. Z drugiej strony nie wiem, czy by mi się teraz chciało na przykład jeździć gdzieś na giełdy z jakimiś dyskietkami, coś przegrywać, wiesz, nie wiem, czy to nie jest bardziej taka nostalgia niż faktyczne jakieś coś, że to było takie super, nie? To kombinowanie wieczne, przyjeżdżałeś sobie z grą. No raczej grą, nostalgia chyba. Chyba nostalgia, tak, no ale to mocno w człowieku jakoś tam siedzi. Możecie sobie na emulatorze, są na peceta bardzo dobre emulatory Amigi, bardzo dobre emulatory automatów arcade'owych, Spectruma, Atari, właściwie wszystkich maszyn, także PlayStation pierwszego i drugiego. O, dzwoni Ciąg Bolunga. Halo, halo. Witamy. Halo. Witamy na antenie. Witaj, Ciągu. Zdaje się, że słuchacz komputerowiec. Tak, komputerowiec. Tak. Pamiętasz Amigę? Tak. Nie, ja Amigę nie. Ja grałem na podróbie podróby Nintendo, a potem miałem komputer. Pegasus, tak? Czy coś? Nie, podróbę podróby, czyli podróbę Pegasusa. Podróba Pegasusa. No, więc to była zabawna sprawa. To te konsole, to one były bardzo, bardzo tanie. To były takie wydmuszki wręcz. To znaczy mówisz o tej podróbie podróby.
Tak, tak, tak. Wydmuszki totalne. Te Pegasusy chyba nie były super tanie nawet. No, no Pegasusy były dość właśnie drogie, dlatego powstała alternatywa dla Pegasusów. To było tak. Ale zawieszał zabawne. Się? Czym się to by nie, nie, nie. Gorsza grafika, zawieszał się? Co? Za mocno wcisnąć jakiś przycisk i on się rozpieprzał. Katandeta. Ogólnie rzecz biorąc, jak takie, wiesz, najtańsze zabawki z Chin, to mniej więcej tak wyglądało. Ale najczęściej psuły się pady w ogóle. To się miało całe kartony zepsutych padów od tego. To jest, ale chodziły kadridże z Nintendo oryginalne, więc tyle dobrego, nie? A podróby były też chyba kartridże, prawda? Też no były też przegrywane, przecież to normalnie można było gdzieś na targu kupić czy coś, nie? Jeśli chodzi o podróby takie śmieszne, to wyszło też coś, co nazywało się Polystation. O, tak. To jest dzisiaj warte kupę siana. Ja kiedyś to miałem i żałuję, że wypierdoliłem. Ale to była taka podróba PlayStation 1, tyle że jak się otwierało tą klapkę na płytę, to tam była dziura na cartridge. Tak, to był tak naprawdę Pegasus w kształcie PlayStation. Dokładnie. No. Sorki. No, ale tak usłyszałem, zadzwoniłem, bo usłyszałem, że tam coś tam o Linuxie się zgadało, czy coś w ten deseń. Z Linuxem jest taki problem, że on się opłaca tylko tak naprawdę, jeżeli nie korzystamy z tego interfejsu graficznego, tylko jedziemy na konsoli. Na przykład Ubuntu potrafi się wysypać ze względu na to, że używamy konsoli i graficznego interfejsu i potrafi czasami się śmiesznie wysypać, że widzimy połowę konsoli i widzimy normalny system i nic nie możemy zrobić. To jest takie zabawne w ogóle. Nie wiem, czy to poprawili teraz, ale ja tak miałem, tak z kilka razy pod rząd, więc było. Siara się dziwuje, że Polystation jest w cenie, bo było na 30, bo było po 30 zł na rynku. To jest tak, że u nas w Polsce to chodzi za grosze, ale jak spróbujesz to sprzedać na zachodzie, to możesz wynegocjować nawet naprawdę fajną cenę za to cudo techniki. Czyli NES, to pierwsze Nintendo zamknięte właśnie w obudowie od PlayStation 1. To jest istny dowód na to, co by się stało, gdyby PlayStation pokryło NESa, no. Fajna taka krzywa. A ja to kupiłem w ogóle na takiej giełdzie ze wszystkim, gdzie tam sprzedawano jakieś stare, gdzie tam przychodzili żule, jakieś stare swoje te sprzedawali i było stoisko, gdzie tam facet miał tu jakąś, tu lornetka, tu nożyczki, tu scyzoryk i tu właśnie Polystation. No. Ciekawe, no. To były czasy. No dzisiaj wszystko w internecie praktycznie jest. Jeżeli chcemy coś znaleźć, to znajdziemy. I fanów mnóstwo jest do każdej dziedziny, prawda? Grupują się na forach. I jest i Commodore, Atari, prawda, nawet Schneidery podejrzewam, że też są fani Schneidera. Nie wiem, czy pamiętacie taki komputer. To chyba podróba Amstrada była. Amstrad! Ja! Amstrad! A też przypomniało mi się, bo gadałem o tym z Alosem właśnie ostatnio i ponoć wyszło też takie Polystation, które było podróbą PlayStation 2. I też wyglądało dokładnie jak PlayStation 2, tyle że dziura na cartridge tam gdzieś. Powiem lepiej. Było nawet Polystation, które wyglądało jak PlayStation 3. Tak? Ja to nie słyszałem. Tak. Serio, nawet sam widziałem. Ale to może być zabawny psikus, no bo na przykład, wiesz, dostajesz w prezencie od babci, aż tu wnusiu, ci kupiłam tą twoją wymarzoną konsolę. No, i to w tej wersji tej mniejszej, tam PlayStation 3, bo tam była ta większa i potem była ta... Slim. No, więc no i identyko tak naprawdę, ale tak do tych kasz to jest krute, to jest lżejsze i no i masz zonka, jak otwierasz. A powiedzcie, co to gra sobie w tle? Czy rozpoznaje ktoś z was? No. To jest remix, taki trochę podrasowany utworek z dema na Amigę Enigma, z jednego z takich bardziej znanych demek fajnych, amigowych. Mam trochę takich muzyczek właśnie...
zremiksowanych utworów z Amigi, podrasowanych, to na zakończenie jeszcze coś fajnego wam puszczę. No i powoli się będziemy zbierali, ja się muszę za robotę brać, będę dzisiaj całą noc znowu tyrał, się rozgadałem, miała być godzinna audycja. Na pececie niestety, tak? Niestety na pececie, to mogę się nie wyrobić, bo tu się, wiesz, no w ogóle... Zajeździ coś. Kiedyś komputer miał 2 mega RAMu, nawet taki taki pecet, ale się montowało na nim filmy, nie? Które się renderowały jakoś tak w miarę szybko. A dzisiaj mam taki wypasiony niby sprzęt, a będzie się renderował północy po prostu. Mogę coś też jeszcze na koniec powiedzieć? Śmiało, śmiało. Jak jest ten Windows 10, nie? Mhm. I pierwszy raz się z nim spotkałem w pracy, tak w ogóle, w szpitalu. I miałem niezłe zdezo. Mów. Halo, jesteś? W ciągu Bolunga? Jestem. A jest. Chyba ci się zawiesił PC, bo coś, coś przerywasz. Nie, rozłączyło się po prostu zasilanie, wiesz. No i miałem troszeczkę zdezo, bo instalowałem drukarki na szpitalu, nie? I zainstalowałem, ale tak patrzę, ten panel do instalowania drukarek taki jakiś inny, dziwny. No to zainstalowałem niby tą drukarkę, a potem znalazłem, że jest taki sam, jak było, z tym całym sprzętem, z drukarkami i tak dalej, nie? I tak patrzę, drukarki zainstalowały się 2 razy. Nie ogarniam. To też takie typowe, że właśnie coś się dzisiaj 2 razy instaluje. Windows 10. Ale wiesz co, jak powiedziałeś Windows 10 w szpitalu, to ja się od razu wystraszyłem, bo sobie taką scenę wyobraziłem, że jest pip, pip i nagle... I nagle nie ma pip, wiesz, bo się Windows zawiesił i... Niebieski ekran. Aparaturze podtrzymywania życia. I się nagle pacjent zawiesił, nie? Powiem tak, Windows 10 wygląda jak Windows 8, tylko po pewnych perturbacjach. Tfu, napsa urok, nie chcę tego. Windows 8 kiepski był strasznie, pamiętam, odinstalowany. No właśnie, Windows 10 w pewnych momentach jest lepszy, a w pewnych momentach to o zgrozo. No niestety krążą takie pogłoski, może ty ciągu coś wiesz na ten temat, że Windows 10, który w tej chwili mi proponuje tu Windows 7, że jak chce, to może mi go zainstalować, to że to ma się zmienić i że tak czy siak mi się zainstaluje w końcu ten Windows 10. Nie mam pojęcia. Wtedy po prostu to odłączasz kompa od sieci i chuj z tym. I na dyskietkach sobie jeździsz, na giełdę sobie kopiujesz wszystko na dyskietkach. 7 jest całkiem porządna, muszę powiedzieć. Nie no, wiesz co, ja siedzę teraz na Wiście, a na drugim kompie mam XP-ka, więc w sumie to na wale. Wiście? Samobójco ty. A to nie mój komputer, wiesz, bo mi się coś dzieje z kompem teraz i dlatego sobie przeszedłem tutaj, ale tak to na XP-ku. Wiśta wio. Jest taki problem czasami, że jak masz SSD-ki, czyli te pamięciowe, no nie możesz poniżej 7 mieć, bo ci zniszczy go szybko system, więc musisz po prostu mieć 7 na przykład do nich, no, co najmniej. Ja mam ADD tylko, więc aha, ja nie mam tego problemu. Ale szybciej trochę pracuje jednak, 7 ma tam jakieś te przyspieszacze trochę. No, nie, ja korzystam z XP-ka, dlatego bo się przyzwyczaiłem po prostu, nienawidzę 8, nienawidzę 10. Vista jakoś przeżyje, chociaż niektóre rzeczy mnie po prostu wnerwiają totalnie. 7 daje radę, ale tak naprawdę ja niby korzystam z tego Windowsa, a wszystkie programy jakie mam to są programy robione typowo pod Linuxa, tylko w dystrybucji Windowsowej, więc... Tak, że taka... pójdą ci pod XP-kiem też bez problemu. Tak, dokładnie. Bo nie, tak naprawdę to są w pełni funkcjonalne programy i świetnie mi się na nich pracuje, mam je za darmo. Coś pięknego. Ja 7 lubię, przyznam, chyba najbardziej ze wszystkich Windowsów, bo faktycznie jest szybka, a to dlatego, że jest po prostu 64-bitowa, a nie 32 jak XPEC. No przyspiesza zdecydowanie. Jeśli, tak, ale tylko jeśli masz po prostu program napisany na 64 bity, prawda? No to wtedy ci przyspiesza, a jak masz jakąś starą wersję 32-bitową, to albo ci się w ogóle nie uruchomi, albo będzie działać po prostu wolniej, nie? Ale system chyba też, bo wtedy wykorzystuje pełną pamięć, tak? Powyżej tam 2 czy 4 giga. Tak. I procesora wykorzystuje szybciej chyba też. A ja najbardziej lubię Windows 1 i tyle. Windows 1? Windows 1 to był taki?
No, był. Pracowałem na tym, kurde, chwilę. Jak? Mój kolega miał. Ja zacząłem od 3.11 czy 3.1. Jeszcze nie miał pasku startu. Coś... Była jedna ikonka na pulpicie i to jest... Kosz! Nie, to było wejście do wszystkich katalogów, nie? To jedna taka ikoneczka. Fajne, no, szybko działało. To właściwie wyglądało jak rozszerzenie DOS-u, bo to właściwie było rozszerzenie DOS-u. No, nawet chyba jeszcze Windows 95 był takim po prostu taką nakładką na DOS-a. No, nie wiem, czy 98 jeszcze nie była. To jest taka nakładka graficzna na DOS-a. No, ale no. A pamiętacie te czasy, jak żeby uruchomić sobie jakąś grę pod DOS, to trzeba było skonfigurować pamięć, poprzydzielać jakąś tam pamięć taką, pamięć owaką. Ciężkie to było. Tak, trzeba było się znać. Cudowne czasy. Słyszysz, jak teraz umieram. Nikomu nie potrzeba więcej niż 640 kilobajtów pamięci. Kto to powiedział? Bill Gates. A ja, dokładnie. No. Dlaczego to umieścił w swoim systemie DOS, nie? Że wszystko, co powyżej, to już tylko dla fachowców, nie? Wizjoner. Ojeju. Wielki wizjoner. Dobra, dziękujemy za to, że do nas dzisiaj ktoś tu dzwoni w ogóle, no. Ja się dowiedziałem w ogóle od Huga, że coś takiego istnieje, więc podziękujcie. Dziękujemy ci, Hugo. Dzięki. Będzie gościem jutro, zapraszamy ciebie i wszystkich słuchaczy. Wiem. A co? Dlatego się dowiedziałem. A Hugo w swojej audycji zapowiadał, tak? Tak. O, jak miło z jego strony. Zaprasza. No, patrz. Jaki miły, dobry człowiek. Dobrze, biznesowo, bo wszyscy przejdą do nas i potem u niego nikt nie zostanie. A, co będzie? Wątpię. Oj tam. Ostatnio kilka razy z rzędu nie było Koczowiska i jakoś nikt się nie przejął. Chociaż nikt nie zapowiedział, że nie było. To oni tam w ogóle, model biznesowy to słabo. No, słabo, nie słabo, ale milionerów mają, także. I wpłaty mają, i jakieś tam kursy sprzedają, coś. No Hugo tam kombinuje jak koń pod górę, żeby mu się kalkulowało. No i bardzo dobrze. Ale Gatesa nie zachęcał jednak, trzeba to przyznać, że Gates do nich nie przyjdzie. No, myślisz, że Gates nie jest libertarianinem? Wolnorynkowym? No, raczej na pewno. Nie. 640 i nie więcej. Myślę, że jest jaszczurem z kosmosu. Może być. 640 dla każdego. Dobra, dziękóweczka za telefonik. Trzymaj się ciągu Bolunga. Dobra, hej. Cześć. Hej. No co, a my chyba będziemy się powoli żegnać, nie? Mimo, że miało nie być już o religii, to chyba będziemy się i żegnać. Dzisiaj... Szczęść Boże. Dzisiaj tak, miało być niereligijnie, jest religijnie, no ale trudno. Czyli co, do jutro zapraszamy na wywiad. No, wywiadzik z Hugonem z kontestacji. Jutro o 21:00 audycja Supernowa. I będą i Klot, i Krawiec. Tak, będziemy dwóch razem, na jednego, będziemy maglować. Banda łysego. I to będzie nietypowy wywiad, żebyście nie myśleli, że to będzie wywiad taki, jak wszyscy robią. Będzie trochę inny. Wiecie, że my zawsze staramy się trochę inaczej niż wszyscy. Tak, ale spodziewajcie się też dobrej rozrywki, także trzymajcie się. Cześć. Cześć. O 21:00, nie o 20:00, tylko o 21:00 zapraszamy, audycja na żywo. Fajnie by było, jakbyście tu przybyli walnie i pomęczyli trochę Hugo razem z nami. O, wymęczymy go tutaj, kurde. A na koniec miałem coś jeszcze innego puścić, to może puszczę wam utworek z dema Nine Fingers, który było drugą częścią dema State of the Art grupy Spaceballs. Jedno z takich bardziej znanych dem i z fajniejszych, myślę, na Amigę. No to trzymajcie się, do jutra, cześć.
Tak, to było jedno z pierwszych takich dem, które otworzyły trochę nowy kierunek na demoscenie. Polegało to na tym, że już się nie ścigaliśmy, kto ile bitmap na ekranie wyświetli. No, był to mniej popis umiejętności programistów. No, nie tylko popis umiejętności programistów, ale też coś, co mogło uchodzić za teledysk taki po prostu zwykły, nie? Więc coś dla szerszego grona, coś, co zwykli ludzie se puszczali na komputerze jako taki pokaz możliwości komputera Amiga. Demo na dwóch dyskietkach, które miało, no, trwało dosyć długo, to były animacje, dlatego się zmieściły na dwóch dyskietkach, cały teledysk, bo to była grafika wektorowa. A jeszcze może puszczę coś z innej beczki trochę. Na przykład muzykę z jednej z pierwszych gier, które miałem na Amigę. Była to gra, która robiła niesamowite wrażenie na tamte czasy. No tak jak dzisiaj, nie wiem, tam kurde, Wiedźmin 3. Shadow of the Beast, Cień Bestii. Gra, gdzie wcielaliśmy się w takiego zamienionego w potwora człowieka. Zły czarnoksiężnik zamienił nas w potwora. To też takie typowe dla tamtych czasów, że gry komputerowe miały taki charakterystyczny scenariusz, prawda? Że kosmici napadli na Ziemię, jesteś ostatnią nadzieją, leć latawcze wiatronogi i uratuj Ziemię. Albo zły czarnoksiężnik zamienił cię w potwora, musisz go znaleźć i zaciukać. No nie było takich scenariuszy jak dzisiaj, że scenarzysta jakiś pracuje i wyrzuca z siebie coś, co przypomina film albo książkę. Tylko były takie prostsze scenariusze i bardziej umowne, bardziej abstrakcyjne. No i to jest ta muzyczka. Żeby zrozumieć, na czym polegała przewaga Amigi tutaj, to możecie sobie poszukać na YouTubie zestawienie na jednym ekranie, jak wyglądała ta gra Shadow of the Beast, część pierwsza na Amidze, a jak wyglądała na Atari ST. I widać zdecydowanie, że na Amigę wszystko działa płynniej. Jest, no, oprócz tego, że trochę lepsza grafika i dźwięk, to chociaż nie powinien być dźwięk, bo akurat Atari ST miało chyba lepszy dźwięk troszeczkę, to wszystko działa jakoś płynniej. No to jest właśnie zasługa tego chipa wspomagającego grafikę. W Atarynce po prostu wszystko obsługiwał tylko i wyłącznie procesorek biedny. ST był MIDI tylko? Nie było tam tych... No to mnie zdziwiło mocno, aż sobie potem sprawdzę. A, to stąd ta większa popularność u muzyków i że niby lepszy do muzyki, tak? Bo miał MIDI, a w ten sposób. No, Amiga miała świetny dźwięk, czterokanałowy, stereo, dobrej jakości, 44 kHz. I jak się przechodziło z tej muzyczki 8-bitowej, nie? Pip, 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 pip. No, na takie coś, co brzmiało mniej więcej tak jak to, co teraz wam puszczam, to człowiek doznawał orgazmu.
jedną z lepszych gier na Amiga, jakie kiedykolwiek wyszły, był bez wątpienia Another World. Gra, o której wspominał nawet Claude ostatnio w Teorii Chaosu. Gra o naukowcu, który przenosi się do takiego dziwnego, mrocznego świata, w ogóle w innym świecie, inna planeta. No to była gra troszeczkę jak Prince of Persia, ale taka bardziej urozmaicona. Się biegało, wspinało, trzeba było uciekać, strzelać. No gra, w której nie zostało wypowiedziane ani jedno słowo przez nikogo, a mimo to poznawaliśmy przyjaciela, który był właśnie takim kosmitą z tego świata. Poznawaliśmy go w klatce, w której nas zamykali razem z nim. No fantastyczna gra. Niedawno, nie już, chyba parę lat temu, wyszła reedycja z troszkę poprawioną grafiką. Another World. Ja mam piękny akcent. World. World. Another World. I na koniec jeszcze Test Drive. Accolade presents. Musiek pisze, że ciężko było zrobić na Amigę gry typu Doom. No, ale jednak powstało ich całkiem sporo, prawda? Na przykład Gloom, który był naprawdę bardzo grywalny, mimo że oczywiście miał grafikę trochę gorszą niż oryginalny Doom. Albo polska Cytadela. Albo polski Ubek. Albo Alien Breed 3D. Albo Breathless, albo jeszcze kilka innych. Może jeszcze jedną na koniec. Kurde, nie wiem, kto za mnie zrobi tą animację we Flashu na jutro. Mi jaja urwą. Tamusiek pisze, robię animację Flash też. To zrób dwie od razu, jedną dla mnie. Tylko obawiam się, że takiej jak ja to chyba by ci się nie chciało robić, bo już ją robię 2 miesiące. Tak skomplikowanej animacji, tak ciężkiej do skumania w ogóle ze specyfikacji to jeszcze nigdy nie miałem. Już wolę robić
kreskówki zwykłe. To jest taka animowana infografika, która tłumaczy cały proces produkcyjny firmy w ogóle. Nomtek. Pozdrawiam serdecznie, bardzo fajny klient. Obiektowego action scripta 3.0 jakoś nie mogę skumać. Za głupi jestem już na takie wyczyny. Tylko w dwójce coś tam robię. Ale w sumie to zaczynałem od robienia, od pracy przy grach, już jako nastolatek. Robiłem grafikę do jednej gry amigowej, ale nie powiem do jakiej, bo raz, że krab, dwa, że w Amosie zrobiona, czyli w takim amigowym basicu wypasionym, a trzy, że tam jest moje imię i nazwisko, a niekoniecznie chcę się tym dzielić. Bo mnie komornik znajdzie i zabierze mi komputer. Na Amigę był świetny program do animacji FantaVision, który działał na grafice wektorowej. No, Deluxe Paint też nie był zły. Albo DigiPaint też był dobry. No chyba obawiam się jednak, Etamuśku drogi, że Swish to się ma nijak do pełnego Flasha. To Swish to jest taka atrapa Flasha, taka zabawka, przynajmniej tak było jak ja go się nim bawiłem, więc przypuszczam, że nawet jakaś tam wersja Max, no to do oryginalnego pełnego Flasha, no to nie ma startu. Ale no, można tym zrobić na pewno szybciej i łatwiej różne rzeczy. Swoją drogą, Adobe strasznie daje dupy z tym Flashem. No, niby się to wszystko jakoś trochę rozwija, ale no, teraz napotkałem na ograniczenie, że animacja może mieć maksymalnie 16 tysięcy klatek i więcej mi nie wyeksportuje. Muszę dzielić animację na mniejsze. Czy to jest mądre? Nie jest. Jest głupkowate. Przypomina mi ograniczenia Billa Gatesa jakieś do 664. Do 640 kilobajtów RAMu. Bo po co ludziom więcej? Ludzie są za głupi. Ciemny lud nie potrzebuje więcej niż 640 kilobajtów RAMu. O, też ciekawostka, że 16 tysięcy też jest w Swishu. Kurczę, ale się trafił tu kumaty dziś słuchacz. No, co się Etamusiek nie chwaliłeś, że taki wymiatacz jesteś i się znasz i na Flashu, i na Amidze, i na różnych rzeczach. Zadzwoniłbyś kiedyś na przykład do Retromancera, który będzie o różnych retro sprawach. Pogadamy o grach, o programach i różnych komputerowych rzeczach. Może w końcu się rozochocicie troszeczkę, żeby więcej brać udział w audycjach i sobie podyskutować z nami na przykład na komputerowe tematy, na geekowskie tematy. No, w ogóle stwierdzam, że Flash niekoniecznie jest taki super do animacji. No, niby fajny, niby można tym robić efektownie i szybko animację, ale ciągle jakieś problemy, a to z eksportem, a to z formatami, a to coś. Chociaż teraz na przykład do nowego After Effectsa sobie mogę zaimportować SWF-a, czyli plik skompilowany z Flasha. Nie muszę pierw renderować filmu do MP4, czy do DivX-a, czy do czegokolwiek. No, tym bardziej do nieprzetworzonego AVIK-a, bo wtedy to mi dysku nie starczy przy 10-minutowej animacji już. No i tak, klient zażyczył animację w 1680, czyli w Full HD i nie wiem, jak mój komputer to zniesie.
Ale no, Flash w każdym razie no, ma swoje wady, ma swoje zalety. Możemy też sobie kiedyś o Flashu podyskutować. Myślę, że mogę tutaj sporo wam wiedzy przekazać, bo z Flashem mam do czynienia jeszcze od czasów Flasha trójki chyba. Oczywiście to była jeszcze Macromedia. Od czasów archaicznego Flasha, który miał jeszcze ActionScript 1 bodajże. To wszystko się mocno pozmieniało, ale i tak jestem o wiele bardziej zafascynowany technologiami typu Unity. I martwię się na przykład tym, że Chrome wycofał wsparcie dla wtyczki Unity. Trzeba tam jakieś coś przestawić, odhaczyć. To już się dla geeków zrobiło. A ja mam w planach cały czas wypuścić planszę 3D uruchamianą w przeglądarce, taką grę, taką jakby paragrę w ramach swojego nowego portfolio, które będę teraz dalej montował. Trochę czasu brakuje. No ale trzeba szukać zleceń, bo niedługo to zęby w tynk chyba i chleb ze smalcem, bo już po prostu strasznie krucho z kasiorką. No to takie też mrugnięcie okiem do was, żebyście rzucili parę groszy, jak już będzie stronka i podamy numery kont, to za te wszystkie dobra, za te wspaniałe wieczory przy kominku, za to, że jesteśmy i w ogóle, żebyście rzucili parę groszy dla Krawca, Kloda i dla radia, żeby było co jeść, co żyć i tak dalej. No, a teraz już się z wami żegnam, idę do pracy. Jeszcze muszę dzisiaj się zająć trochę tym jutrzejszym wywiadem, coś tam przygotować. Nie wiem, jak ja to zrobię. Chyba nie będę spał dzisiaj. Będę jutro... mogę się dziwnie zachowywać podczas wywiadu z Hugo. Ale zobaczymy. No dobra. To by było na tyle. Jeszcze na zakończenie. Ballada. To jest przeróbka utworku, który był w grze Kajko i Kokosz, w polskiej grze Kajko i Kokosz, stworzonej przez Seven Stars, przynajmniej wypuszczonej, wydanej, no ale chyba też stworzyła to ta grupa. I oryginalną muzykę robił niejaki Extend, zwany też XTD, jeden z bardziej znanych muzyków na amigowej scenie, a to jest taki remiksik, oczywiście też podrasowany troszeczkę z tej gry. Bardzo przyjemna nutka. No to do jutra, cześć. E-Maze czy Emace proponuje mi dołączenie do jakiegoś teamu devowego z czasem. No słuchajcie, jak jest jakiś pieniądz, jak moneta jakaś jest, to ja bardzo chętnie. Ale niestety na zabawy już takie niekomercyjne dla chwały i sławy troszeczkę nie mam jak za bardzo się za takie rzeczy brać. No bo stary już jestem, muszę coś zarobić, czynsze popłacić, wszystko. Ale grafikiem jestem niezłym, więc mógłbym się przydać. Ja też lubię robić rzeczy nie dla kasy, tylko że niekoniecznie mogę. Lubić to nie znaczy móc.
jak się nie możesz, etamusiek, zabrać za komercyjne zlecenia, bo cię odstraszają, to ja chętnie przytulę. Może się nawet przyłączę tutaj do teamu. Strasznie mnie ciągnie, żeby się zabrać za grafikę koncepcyjną, żeby więcej pracować właśnie koncepcyjnie, projektować jakieś fajne światy, postacie, a mniej robić kreskówki i takie duperele i komercyjne takie strasznie rzeczy, typu właśnie animowana infografika, jakieś takie rzeczy. I web design już mi troszeczkę zbrzydł, już tyle lat się tym zajmuję. Chciałbym wrócić do korzeni trochę, czyli do zabawy przy grach komputerowych. To jest jednak najwspanialsza chyba praca na świecie. Takie połączenie pracy pisarza scenariuszy z grafiką, no wszystko, to jest pełen zakres różnych twórczych, fajnych rzeczy. Można opowiadać ludziom historię przede wszystkim jakieś, prawda? Tak jak to robi pisarz, tak jak to robi filmowiec. Tyle, że o ile te właśnie te rzeczy są często niedostępne dla nas, zwykłych śmiertelników, no bo ciężko jest tak z dnia na dzień zabrać się za pisanie książki, prawda? I potem nie zarabiając nic przez wiele lat pisać książkę na przykład. Albo kręcić filmy komercyjne, mieć ten cały sprzęt, a grę można dzisiaj zrobić w małym teamie paruosobowym. Mam parę fajnych i pomysłów na gry i myślę, że umiejętności też, więc muszę się w to wkręcić, więc zaraz się tutaj odezwę na czacie do słuchacza, który pisze, że ewentualnie może by była możliwość, żeby się przyłączyć do jakiegoś teamu i podrzucę swojego... O, Unfa robi muzykę, to proszę, słuchajcie, tak trzeba robić, wszystko w rodzinie ma pozostać, wszystko w rodzinie tu naszej, no, bardzo dobrze, ja tu się już tu kończę, zakańczam i zakańczam i zaraz podrzucę swojego maila na czacie. No to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia.